Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać Was w kolejnym odcinku podcastu Gdzie dwóch się boi. Tym razem wyjątkowo bez Maćka, który jest na wakacjach, ale zamiast niego jest ze mną gość, który się już tutaj pojawił kilka razy. Jest to Filip Mańka. Cześć, witam Was. Którego można kojarzyć przede wszystkim z działalności jako łysy z Marvela i z chwalenia pewnego reżysera z Kanady. Tak, potężnego Kanadyjczyka, zgadza się. Potężnego Kanadyjczyka i pewnego filmu na D. Może się uda parę razy nawet ci nawiązać do... Myślę, że tak, myślę, że na pewno się pojawią. Do Dune'y. Ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o horrorze science fiction, który powstaje współcześnie. Oczywiście horror science fiction ma dosyć długą tradycję, tak faktycznie się rozwinął w latach 50., ale ma on takie trzy rzuty i ten aktualny jest trochę inny od tego, jak wyglądało to wcześniej. Na inne rzeczy twórcy zwracają uwagę i myślę, że możemy od tego zacząć właśnie, że kiedyś te filmy science fiction, które szły w bardziej taką horrorową stronę, te klasyki pokroju Inwazji Porywaczy Ciał pierwszej Muchy, Człowieka, który nieprawdopodobnie się zmniejszał, czy na przykład The Thing from Another World, polski tytuł, Istota z innego świata? Nie mam pojęcia, może tak, tak. The Thing from Another World w każdym razie. To były filmy, które jakby zwracały uwagę na to, że to zagrożenie może przyjść z kosmosu i ludzie się wtedy właśnie... Horror jakby odzwierciedla bardzo to, czego się aktualnie boi społeczeństwo. No i wtedy to właśnie byli kosmici. Oczywiście te horrory powstawały mniej więcej w czasie, kiedy... To już troszkę później, ale było lądowanie w Roosevelt, był wyścig Stanów Zjednoczonych i ZSRR na Księżyc. Więc bano się tego zagrożenia z kosmosu oraz też, jak na przykład w przypadku inwazji porywaczy ciał, bano się inwazji Rosjan, którzy właśnie mieli tutaj stanowić zagrożenie dla Amerykanów. I tych filmów oczywiście powstało bardzo dużo, jedne lepsze jak właśnie Inwazja, czy inne dużo gorsze, jak taki film chyba Przybysze z Marsa się nazywa, który mi się udało obejrzeć w Halloween w zeszłym roku i był okropny. No ale potem to troszkę przycichło na pewien czas i odżyło właśnie w latach 70. I tutaj ty, myślę, możesz coś teraz opowiedzieć o tym drugim rzucie tak, sci-fi. Znaczy też chciałbym trochę nawiązać do tego pierwszego, ponieważ rzeczywiście ten pierwszy był bardzo skoncentrowany na tym, żeby patrzeć w gwiazdy. W ogóle koniec II wojny światowej, czy przede wszystkim aspekt atomowy ma ogromne znaczenie, także w kontekście tych filmów w latach 70., czy nawet jeszcze wcześniej w literaturze w latach 60. i tutaj wspomnianej chociażby przeze mnie Dune, to też ma jakieś dosyć istotne znaczenie pod kątem ekologicznym, ponieważ w latach 60. no był taki lekki boom, jeżeli chodzi o podejmowanie tematu środowiska w literaturze, co potem się troszeczkę przyniosło na same filmy. Więc rzeczywiście twórcy byli bardzo skoncentrowani na tym, żeby patrzeć w gwiazdy i żeby z nich no, podejmować takie tematy, bym to powiedział, bardzo filozoficzne i otworzyło im to pole do najróżniejszych konceptów, także w kontekście kosmitów. No i w latach 70. To wszystko było tego skutkiem, no chociażby pojawiły się Gwiezdne Wojny, prawda? Czyli Gwiezdne Wojny, czyli które są do dzisiaj no wielkim tutaj fenomenem kulturowym, popkulturowym, które tak naprawdę czerpały z wielu dzieł kultury, wspomnianej Dune'y, filmów samurajskich, mitów campbellowskich oczywiście, więc Lucas tak naprawdę wziął do kupy te wszystkie rzeczy, które ukształtowały popkulturę lat 50., 60. i wrzucił to wszystko do Gwiezdnych Wojen. I ogólnie w tamtych latach można było jasno odnieść wrażenie, że to wszystko było skupione bardzo na kosmosie, na wszechświecie i na usytuowaniu człowieka w skali
nieporównywalnej, prawda, w kontekście czegoś, naszej egzystencji na samej no tak, Ziemi. No, w latach przecież tutaj 20-30 tworzył Lovecraft. Mhm, dokładnie. I do Lovecrafta zresztą wrócimy jeszcze tutaj w naszym omówieniu. Jednak do tego pojawiła się oczywiście Odyseja Kosmiczna, która również ukształtowała wiele twórców naszego pokolenia, które dzisiaj tworzą. Jednak jeżeli chodzi o sci-fi, to twórcą, który się troszeczkę wyłamał z tego patrzenia tak w gwiazdy i takich, bym to powiedział, trochę widowiskowych elementów, no był Godard ze swoim Alphaville, które dotykało trochę innych tematów i bym powiedział, że Alphaville jest znacznie bliżej do tej współczesnej fali niż do tamtej, ponieważ no, dzisiaj twórcy patrzą na to, co się dzieje u nas tu i teraz pod kątem rozwijającej się chociażby technologii i na naszej liście jest bardzo dużo filmów, które zakrywają o aspekt technologiczny. Właściwie połowa. Połowa, tak. O aspekt technologiczny, środowiskowy, więc Godardowi znacznie bliżej było właśnie do tej naszej współczesnej ery. No mi się tutaj, co prawda, swoich trzech groszy dorzucić nie uda, ponieważ Alphaville nie widziałem. Mhm. Ale za to no właśnie ten drugi rzut science fiction z lat 70. też jest istotny przez na przykład taki film jak Obcy. O tak, oczywiście. Czy The Thing Carpentera, czyli właściwie no, filmy, które są uznawane za absolutną czołówkę horrorów w ogóle do tej pory. Czy właśnie no te lata 70. to były trochę podejmowanie na nowo tych tematów, które były wcześniej, tylko z lepszym zapleczem technologicznym i też trochę inne rzeczy były. Na trochę inne tony te filmy kładły nacisk, jak na przykład remake Inwazji Porywaczy Ciał, który ma trochę inny wydźwięk jednak niż oryginał. Tam już nie chodzi o złych Rosjan, którzy się czają pod podłogą. No ale to science fiction właśnie lat 70. i 80. było troszkę od pewnego momentu bardziej takie błyskotliwe. Troszkę bardziej te filmy zaczynały iść w rozrywkę, niż faktycznie jakieś próby komentowania rzeczywistości. No chociażby sequel Aliena, który był już po prostu kinem akcji. No zgadza się. Mimo, że rewelacyjnym, ale nadal nie był to ten horror, który miał straszyć. A obecnie właśnie jak wspomniałeś, te filmy trochę skręciły, już ci twórcy tak nie patrzą w kosmos, bo mniej się boimy ewentualnej inwazji kosmitów, która może przyjść z kosmosu, a bardziej tego, co właśnie się dzieje u nas na Ziemi. I co prawda tych filmów o inwazji kosmitów też troszkę będzie, ale to raczej jest to takie kino typowo rozrywkowe, a te bardziej ambitne horrory to właśnie w większości jednak jest skupienie się na strachu przed technologią, przed zmianami klimatycznymi i tak dalej. Więc myślę, że taki wstęp mamy za sobą, chyba że chcesz jeszcze coś dodać. Myślę, że nie. Jak coś mi się przypomni, to dodam może w kontekście filmów samych. Tak, no więc zaczniemy od tych filmów właśnie, gdzie inwazja, zagrożenie przychodzi z kosmosu, a potem przejdziemy właśnie do tych osadzonych typowo na Ziemi. I pierwszym filmem będzie film Cloverfield, czyli po polsku chyba Projekt Monster. Bardzo nie lubię tego tytułu. Tak, tak, Projekt Monster chyba, no. Tak, film Matta Reevesa, który odpowiada między innymi za dwie części z nowej trylogii Planety Małp, czyli no jedne z najlepszych blockbusterów ostatnich lat, czy właśnie kręci Batmana z Robertem Pattinsonem. To był jego pierwszy duży projekt i to jest jeden z najlepszych przykładów tego, jak można wykorzystać film found footage, estetyka found footage, mm-hmm, do opowiedzenia historii w ciekawy sposób. Bo oczywiście pierwsze found footage, takie, które się przebiło bardziej, Blair Witch, ustanowiło pewne motywy, które bardzo szybko zostały zjedzone, nikt nie potrafił zrobić z tym nic ciekawego, aż przyszli Hiszpanie z REC, który jest szczytem tego, co found footage w ogóle osiągnęło, REC jest arcydziełem, no ale jeszcze jest to Cloverfield, które w bardzo ciekawy sposób korzysta z tej estetyki i to jest też dosyć ciekawe podejście do monster movie, takiego a la Godzilla.
pewnością. Jakby imponuje mi tutaj w tym wszystkim to, że to jest też PG-13 i Matt Reeves niesamowicie operuje tą brutalnością, że rzeczywiście ona wybrzmiewa w momentach, kiedy ma rzeczywiście wybrzmieć. To nie jest takie uwypuklanie krwi czy innych takich obrzydliwych rzeczy po to, aby to po prostu było atrakcją. To jest rzeczywiście te elementy brutalności, jak się pojawiają, chociażby ta słynna, już dla mnie, ta słynna scena w tym bunkrze, kiedy jedna, chyba to można spoilerować, tak? Spoileruję normalnie, tak? Tak, okay. Myślę, że tak. W tym metrze, tak? Tak, tak. Kiedy jedna z tych bohaterek jest zarażona, to dla mnie to jest absolutne arcydzieło tego, jak można operować suspensem i generalnie tym, jak pokazać gore, nie pokazując tego w ogóle. Więc to było naprawdę dla mnie fantastyczne. Czy też to, jak też pokazano tego całego stwora, prawda, który wydaje mi się, że ta estetyka found footage bardzo uwypukla ten monumentalizm związany z tą kreaturą i nakreśla tą całą takie niebezpieczeństwo w związku z tym, że jesteśmy cały czas tymi bohaterami, ta kamera jest blisko nich i to ma taki wydźwięk filmu niefikcjonalnego, co pozwala po prostu nam bardzo postawić się na ich miejscu. Zwłaszcza, że tutaj świetną robotę robi cała ta podbudowa pod... Tak, że ten film się tak powoli zaczyna tą imprezą. To jest dla mnie też coś, co bardzo zapamiętam na temat tego filmu, czyli to właśnie ta podbudowa, to spokojne wprowadzenie widza w ten świat, zapoznanie go z bohaterami, nawiązanie relacji przede wszystkim tutaj świetnie działa na tej całej imprezie. No i później, jak dochodzi do tego przełamania, pojawienia się potwora w mieście, to wszystko już tutaj ma naprawdę bardzo dobry wydźwięk. No tak, to właśnie to, jak dobrze ten film korzysta z tej estetyki found footage i jak dobrze dawkuje informacje. Bo jednak główną zaletą found footage i też z tego powodu prawdopodobnie 99% filmów, które w ramach found footage powstają, to horrory, bo wtedy bardzo jest łatwo dawkować widzom informacje. Bo przez to, że kamera jest cały czas z bohaterami, widzowie widzą tyle, co oni. I wiedzą tyle, co oni. Więc kiedy właśnie okazuje się nagle, że ten potwór potrafi w jakiś sposób zarażać ludzi pasożytem, który się nagle potem z nich wykluwa, czy to, że w pewnym momencie się okazuje, że też są te takie małe stworki w tym metrze, no to faktycznie ten film bardzo dobrze buduje zagrożenie, bo cały czas widz jest zaskakiwany czymś nowym i to troszkę mam wrażenie można uznać, że były może jakieś inspiracje Obcym Ridleya Scotta, gdzie też właśnie cały czas nie wiemy tak naprawdę, z czym bohaterowie się mierzą. No z pewnością właśnie ta kamera blisko bohaterów pozwala nam też zachować taki ułamek tajemniczości w związku z tym potworem, z jego, można powiedzieć, jakimiś mocami, możliwościami. Więc i zawsze to imponowało, jak generalnie można tutaj tworzyć niebezpieczeństwo taką formą minimalizmu. To jest coś naprawdę fajnego w kinie. Tutaj też pewnie nawiążemy do tego elementu stylistycznego przy okazji, no myślę, Cichego miejsca Krasińskiego, które również korzysta. Tak, no, pewnie tak. Z tego, więc... Tutaj Reevesowi naprawdę bardzo dobrze wychodzi budowanie przede wszystkim suspensu i jeszcze tak pod kątem stylistycznym chciałbym zwrócić uwagę, że w tym filmie dobrze działa montaż, prawda? Że czasem Reeves odwraca naszą uwagę od danych wydarzeń i wraca do pewnych momentów, które budują nam znowu bohaterów i to jest też kolejny ciekawy zabieg pod kątem scenariuszowym. Ja też w ogóle uważam, że troszkę to co ten film właśnie robi z tym dawkowaniem informacji, próbowały powtórzyć sequele, o których może nie będziemy tam mówić jakoś bardzo dużo, bo też no ja na przykład widziałem tylko
Cloverfield Lane 10, Paradoksu nie. Ja i widziałem. Wiem, że jakby... Widziałem oba następne i wiem, że właśnie... Nie warto. Właśnie wiem, że Paradoksu nie warto. Lane 10 mi się całkiem podobało, gdzie to jest właśnie też film, który gra na tej niewiedzy. Mhm. Ale też no, nie wyszło to tak dobrze, jak właśnie w oryginalnym Cloverfield. To znaczy gdzie... tam trochę finał psuje, moim zdaniem, w Cloverfield Lane 10. No, to ja było jestem takie ewidentne... jedną z tych osób, które nawet finał lubią. To było takie ewidentne już powiązanie z pierwszą częścią, więc to dla mnie troszeczkę tak popsuło w ogóle cały ten całą tą podbudowę, ale ja też jestem fanem tego filmu Paradoksu, za to bardzo niestety nie lubię, a szkoda, bo koncept był naprawdę świetny i była taka no, dobra ja nawet obsada. Nie znam konceptu, także... No, ale właśnie Cloverfield jest takim troszkę, no, brakuje mi słowa, ale takim trochę ewenementem, jeśli chodzi o to rozrywkowe science fiction, bardziej właśnie idące w horror, bo tak naprawdę przez całe no, lata 2000 głównie dominowało torture porn, które jest okropne i dobrze, że zdechło, ale właśnie głównie były te filmy typu Piła, Hostel, cała reszta francuskiej ekstremy, Martyrs i tak dalej. I właśnie było to Cloverfield 2008. I kolejny przykład takiego filmu rozrywkowego science fiction horroru, no dopiero 10 lat później przyszedł z Cichym miejscem, chyba że jest jakaś ukryta perła, o której ja nie wiem. No ale nie wydaje mi się. I jak myślisz, dlaczego tak może być? Jeszcze potem pewnie o tym przy Cichym miejscu porozmawiamy. No wydaje mi się, że jednym z powodów no oczywiście jest powrót do tej widowiskowości w kinie science fiction i takiego powrotu do stylu zerowego, zwłaszcza, że pomimo tego, że film Atari jest naprawdę bardzo dobry pod kątem scenariuszowym czy też formalnym, to ciężko powiedzieć, żeby to taka ogólna widownia jakoś tak bardziej zaakceptowała, pomimo tego, że no Cloverfield, pierwszy Cloverfield jest, no bym to powiedział, bardzo rozrywkowy dla mnie i mimo wszystko wydaje mi się, że to nie może być stylistyka, która każdemu będzie jakoś bardziej odpowiadała pod tym kątem. No, znaczy, no found footage akurat się bardzo szybko zmęczyło przez między innymi serię Paranormal Activity. Właśnie tych takich naprawdę bardzo dobrych filmów było mało, bo to jest po prostu gatunek czy estetyka, która jest bardzo tania. No to Cloverfield jest trochę ewenementem, bo właśnie też pod tym względem, że było drogie, bo 25 milionów budżetu no jak found footage to jest bardzo dużo. Gdzie takie firmy jak Blair Witch czy Creep powstają za setki tysięcy dolarów. A właśnie tutaj wychodzi takie Cloverfield, które kosztuje paręnaście milionów, czy parędziesiąt. No ale nadal, jakby jeśli już jest rozrywkowe sci-fi, no to są albo Star Warsy, albo jakieś Godzilla kontra Kong ostatnio, czy no, generalnie te rzeczy z tego Monsterverse, gdzie już no, współczesna Godzilla nie jest horrorem. No czy na przykład Pacific Rim. Mhm. Jak już Monster Movies. W sensie to są filmy, w których jest potwór, ale one nie idą w ten horror, tylko właśnie czysto w akcję. No, generalnie jest problem z znalezieniem takiego złotego środka w kinie sci-fi, bo jak mamy kino sci-fi, to jest albo to, albo to. Nie ma czegoś pośrodku, które czerpie zarówno... Tak, jest albo czysta rozrywka, albo super ambitne, tak? Tak. No są, bym to powiedział, wyjątki. Zawsze są wyjątki i takim wyjątkiem jest chociażby Blade Runner, prawda? 2049, który no, miał naprawdę spory budżet i który był bardzo poświęcony na dopieszczenie tych wszystkich efektów specjalnych, tych makiet miasta. Jednak no to był film zupełnie nie dla przeciętnego widza, to nie był film rozrywkowy. Co też bardzo się odbiło na wyniku box-office'owym. No i kolejnym filmem jest oczywiście, no, znowu wracamy do Dune'y, nie? Dune'a, która znowu będzie filmem, który bardzo nie będzie dostosowany pod niedzielnego widza i jestem tego pewien, ponieważ miałem okazję zobaczyć pierwsze 20, no, łącznie 20 minut z tego filmu i co ciekawe, no widać, że Villeneuve poszedł do tego bardzo autorsko, ponieważ wrócił do takiej swojej stylistyki kina właśnie dokumentalnego.
No i ogólnie Duna też będzie, tak bym to powiedział, czerpała z różnych stylistyk, ponieważ jak byliśmy w IMAX-ie na tym specjalnym pokazie, no to część była nakręcona normalnie na cyfrze, w formacie IMAX-owym, część była nakręcona na taśmie, co też jest ciekawym zabiegiem stylistycznym, więc widać, że to będzie kino mocno autorskie i takie też powolne, jak u Villeneuve'a. Ale wracając do tego tematu, no to rzeczywiście oprócz tego ciężko takim twórcom niszowym trochę wybić się i połączyć te wszystkie aspekty zarówno pieniędzy, które szczególnie przez sci-fi mogą być potrzebne, jak i czegoś bardziej ambitnego. No i dlatego studia bardzo boją się badać tego typu grunt i dawać tyle odwagi, ponieważ czasem mogą wyjść takie perełki jak Reminiscencja, która, kiedy to nagrywamy, dzisiaj miała premierę i też widziałem, i to jest przykład bardzo złego filmu sci-fi, który pomimo naprawdę udanego konceptu, znaczy bardzo kreatywnego konceptu, no niestety jest filmem dosyć kiepskim, więc to jest na pewno pewien z problemów w obecnym Hollywoodzie. Zobaczymy, jak to się zmieni po pandemii, jak studia będą wtedy gospodarować całym budżetem. Wydaje mi się, że z pewnością zarówno studia, jak i twórcy będą musieli znaleźć pewien kompromis, więc być może w tej materii coś się zmieni pod kątem w kina sci-fi. No tak, ale oczywiście kino sci-fi to nie tylko wielkie potwory i wybuchy. Jest też ta druga strona, ta bardziej... Ta mądrzejsza, tak powiedzmy, ta bardziej stawiająca na podejmowanie tematów i tak dalej. No i pierwszym filmem, który z naszej listy, który w tę stronę idzie, jest Under the Skin, czyli Pod skórą z 2013 roku. Film Jonathana Glazera, który zrobił bardzo mało filmów, bo też no, chyba trzy pełne metraże ma. Jeden z nich to jest na pewno film Sexy Beast, który mi się udało obejrzeć w zeszłym roku na kamerze akcji. Jest bardzo, bardzo dobry, bardzo ciekawe podejście do kina gangsterskiego i do heist movie. A właśnie Under the Skin jest bardzo ciekawym podejściem do sci-fi i do tego, no to oczywiście film, który powstał jeszcze przed wybuchem tego nurtu, ale można go wpisać w tą nową falę horroru. Z pewnością, tak. Zdecydowanie. Te filmy takie jak Lighthouse czy Hereditary. No i ja wiem, że ten film bardzo lubisz i tutaj może coś byś powiedział więcej na temat Under the Skin. Tak, naprawdę lubię ten film. To jest dla mnie czołówka ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o być może w ogóle kino, bo jest to kino pełne metafor, pełne alegorii oraz także stylistyki, która znowu się trochę wyłamuje, bo to jest film... bym to powiedział, bardzo taki też przyziemny formalnie i o ile się nie mylę, to tutaj troszkę też może się wkradać to found footage przez to, jak ten film był kręcony. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że tam też było sporo improwizacji. To jest bardzo ciekawy projekt, który, no mówię, otwiera pole do różnych interpretacji na temat feminizmu i podejścia człowieka do tego tematu w współczesnym społeczeństwie, czy też przede wszystkim tego, jak cielesność i można powiedzieć takie pożądanie, seks jest wpisana także w ramy społeczeństwa, nie tylko bym to powiedział w takim kontekście heteronormatywnym, ale też tutaj mamy podejście do osób, które no mają jakieś wrodzone wady, więc to też jest ciekawe, jak ten film lawiruje między różnymi grupami społecznymi, więc z pewnością to jest kino, które jest warte uwagi także pod kątem właśnie tych wszystkich alegorii, które wypływają z tego filmu. Pomimo tego, że na początku mogłoby się wydawać, że to jest prosta historia, ale później reżyser dokłada te różne alegorie, czy te
wszystkie, bym to powiedział, formalne sceny, które się wyłamują spod tego stylu a la found footage, o którym wspomniałeś. Tak, no to jest film, który jest właśnie bardzo ciekawy przez to, jak w pewnym momencie, mam wrażenie, zmienia się jego ton, gdzie na początku jest ta Scarlett, która sobie jeździ vanem po Glasgow chyba, tak, po Szkocji, a potem w pewnym momencie się troszkę to zmienia i tak naprawdę z myśliwej staje się ofiarą. Ale no to jest jeden z tych filmów, które na pewno warto obejrzeć po kilka razy. To ja go widziałem raz i mam wrażenie, że nie udało mi się z niego wyciągnąć wszystko, co można z niego wyciągnąć. Właśnie przez to, jak wiele rzeczy się na niego składa. Gdzie właśnie zdarza mi się widywać ostatnio coraz bardziej narzekania na to, że właśnie te filmy, te horrory A24, które tak lubię, trochę się zlewają w taką jedną masę, są troszkę robione od linijki i mam wrażenie, że Under the Skin, które oczywiście nie było produkowane, tylko dystrybuowane przez A24, jest przykładem tego horroru nowofalowego, który właśnie wymaga więcej od widza. Gdzie, powiedzmy, da się obejrzeć takie Lighthouse czy Midsommar po prostu jako no straszny film. Pośmiejemy się trochę z tego, jak Willem Dafoe pierdzi, albo z tego, no nie pośmiejemy, ale po prostu tam podskoczymy parę razy na jumpscare Hastera. A właśnie Under the Skin trochę się, mam wrażenie, nie da oglądać jako takie kino, gdzie się nastawiamy na rozrywkę. To jest film, który zdecydowanie nie jest do tego, nie powstawał z myślą o czymś takim. Pewnością, tak. No, tak jak mówiłem, tutaj reżyser skupia się bardzo... Dalej film, każda kolejna sekwencja, każda kolejna scena dokłada coś do tej warstwy tematycznej i to jest też kino, które odwraca jakieś nasze oczekiwania, naszą interpretację z czasem, dokłada kolejne takie ciekawe znaczenia tego filmu, jak chociażby później się wkrada ten motocyklista, czy też wiele innych ciekawych motywów, które można różnie interpretować. No, tak jak mówię, zwłaszcza ten mężczyzna, który jest tym motocyklistą, który też podąża za nią, który też również jakoś prześladuje tą główną bohaterkę, więc... I nie do końca wiemy dlaczego. Tak, tak. Mówię, to jest bardzo też interesujący w ogóle wątek, o którym też wspomniałem, czyli pokrzywdzony mężczyzna, ten z deformacją. Tak, z deformacją twarzy. Tak. W ogóle to też tak, abstrahując trochę od samego filmu, bardzo się cieszę, że też gdy twórcy podjęli temat seksualności w tym filmie i pożądania, no zdecydowali się na to, żeby pokazać człowieka granego przez Adama Pearsona, bo ciężko w filmie odnaleźć tego typu motywy, które właśnie poruszają temat pożądania u osób, które no mają wiele problemów z deformacjami skóry i tutaj rzeczywiście moim zdaniem twórcy podeszli do tego tematu z naprawdę dobrą wrażliwością i z pewnością to też dobrze uzupełniło cały film. Tak, no to jest film, który jest taktowny w tym, jak właśnie podejmuje te tematy, co też nie jest takie oczywiste, bo mam wrażenie, że to jest, gdyby tam był gorszy reżyser, to by się totalnie wyłożyło. Tak. I też w pewien sposób mam wrażenie, że do tego całego klimatu Under the Skin może się dokładać to, że właśnie główną rolę gra Scarlett Johansson, która już w tamtym momencie była jakby gwiazdą taką dużego formatu, było już to po premierze Avengers, kiedy ten film wychodził. No i gra ona tutaj kosmitkę, która się po prostu przechadza ulicami i no, można też ten film, podejrzewam, by interpretować właśnie w tym kontekście tego, jak patrzymy na sławne osoby. Właśnie jak ten, takie trochę pawie w klatce, jako osoby trochę nie z tej planety momentami.
żyjące w kompletnie innym świecie. Tak, no z pewnością też myślę, że tutaj ten aspekt tego, że to jest Scarlett Johansson, wpływa na widza i też na to, jak Scarlett Johansson też jest portretowana w popkulturze przez wiele osób, też jest uosobiona jako taki symbol seksu, sex appealu i generalnie aktorki, która no jest takim przykładem gwiazdy hollywoodzkiej, więc to już samo w sobie dokłada pewne istotne znaczenie do całej warstwy tematycznej historii. Nie wiem, czy masz coś jeszcze? Myślę, że nie, ponieważ to też jest, mówię, film, który oglądałem jakiś czas temu i też nie chcę tutaj przekręcać różnych metafor, analogii, zwłaszcza, że gdybyśmy byli na świeżo po tym filmie, to z pewnością moglibyśmy o nim nakręcić osobny podcast. Ja właśnie jestem, tak, myślę, że tak, no ja jestem z nim dosyć na świeżo i tak jak mówię, mam wrażenie, że jeden seans w przypadku tego filmu to jest troszkę za mało, by się przydał drugi, a może i trzeci. No kolejny już jest troszkę prostszy. Film The Endless z 2017 roku w reżyserii Arona Murheada oraz Justina Bensona. To jest film o dwójce braci, którzy po latach wracają do sekty, w której się wychowywali. I to jest film, który był twoją propozycją na tę listę. Ja w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu przed tym, jak go zaproponowałeś. No ogólnie Aaron Murhead i Justin Benson to są twórcy, których również odkryłem stosunkowo niedawno. I to są reżyserzy, których styl i poetyka jest bardzo spójna z tym, jaki mam gust filmowy. Ponieważ oni kręcą filmy tanie, jednak tanie w trochę innym kontekście, ponieważ oni nawiązują stylistycznie do kina VHS-ów i ich filmy również w treści mają... Znajdują się takie poszlaki odnośnie tych wszystkich nawiązań do kina VHS-owego. I Endless również to tutaj ma. To jest film, który kiedy odpaliłem go pierwszy raz, to wydawało mi się, że on został nakręcony za jakieś naprawdę chore pieniądze, tyle że małe pieniądze, bo nastawiałem się też na kino, które będzie wyglądało dosyć standardowo, a dostałem kino, które wyglądało bardzo tanio, ale za to bardzo intrygująco. I gdzieś ta ich poetyka bardzo mnie zaintrygowała i wciągnęła i rzeczywiście w ich poprzednich filmach da się ponownie zobaczyć tego typu zabiegi formalne, Resolution, które jest bardzo powiązane z The Endless, i ich późniejszy film z 2019 roku, czyli Synchronic, które również jest takim filmem dosyć tanim stylistycznie. Ale Endless to przede wszystkim kino, które bawi się gatunkami, bo oprócz tego sci-fi i mamy tutaj nawiązania do Lovecrafta, mamy też takie poruszenie tematu pętli czasowej i tego, jak bycie w sekcie wpływa generalnie na percepcję człowieka i na jego postrzeganie rzeczywistości. I ten motyw sekty jakoś wbił się tak w ich twórczość, że teraz będzie istotnym elementem w nadchodzącym serialu od Marvela, czyli w Moon Knight'cie. I gdy od razu usłyszałem, że oni zajmą się Moon Knight'em, to była to naprawdę fantastyczna wiadomość, ponieważ no moim zdaniem oni są idealnie stworzeni pod Moon Knight'a i pod te wszystkie oniryczno sekciarskie treści, więc Endless jest taką ich wizytówką moim zdaniem i z pewnością kinem, które również bawi się pewnymi gatunkami, tematyką, i to nie jest kino, które bym też powiedział realizuje jakieś takie typowe wzorce z kina science fiction, czy w ogóle z całego kina. Tak, co prawda ja mam do tego filmu trochę zarzutów, przede wszystkim do drugiej połowy, która się bardzo rozjeżdża z tempem, ale jest naprawdę ciekawy pod tym względem, jak mało informacji ostatecznie widz ma na temat tego, co się stało, bo właściwie wydaje mi się, że ten film, poza tym, co się mniej więcej dzieje tej sekcie, tak naprawdę nic nie wyjaśnia. Nie dostajemy odpowiedzi na to, dlaczego tak się stało, co w ogóle za tym stoi do końca, poza tym, że możemy się domyślać, że jakieś właśnie kosmiczne zagrożenie.
I przez to ten film się bardzo ładnie wpisuje w tą estetykę Lovecrafta, o której wspominałeś, bo no Lovecraft trochę na tym działał. I na tym się opiera cały w ogóle appeal jego twórczości, że te istoty, które on opisywał, oczywiście sztandarowe Cthulhu, ale też cała reszta tych bóstw, takie jak Shub-Niggurath czy Yogg-Sothoth, właśnie cała ich straszność polega na tym, jak bardzo nieopisywalne są. No i tutaj właściwie, tak jak mówię, nie wiemy, o co dokładnie chodzi. Poza tym, że właśnie jest sobie ta sekta, która z jakiegoś powodu musi popełniać samobójstwa ciągle, właśnie będąc zamkniętą w pętli czasowej. I też ten film w bardzo ciekawy sposób właśnie podejmuje ten temat sekt. Generalnie tego, jak właśnie wpływają one na ludzi, gdzie było naprawdę bardzo dużo takich przypadków, właśnie sekt, których cała działalność kończyła się zbiorowym samobójstwem, trochę jak w tym filmie. Też nie do końca. Tak, tylko też to jest to, żebym powiedział, trochę inne podejście do sekt, bo tak jak generalnie sekty charakteryzują się liderem i osobami, które się zbierają wokół niego, jak chociażby sekta Charlesa Mansona. Tak, tutaj chociażby tam pewnego razu w Hollywood. Tak, wydaje mi się, że w tym I filmie. zwykle też, i zwykle też, gdzieś wejdę słowo na chwilę, to właśnie dobrym przykładem jest ta sekta Mansona i ten typ sekt, które są czasami przedstawiane w filmach, gdzie w pewnym sensie można by też przywołać na przykład rodzinę, jakkolwiek się akurat nazywa w danym filmie, rodzinę z teksańskiej masakry, gdzie tych nazwisk tam po prostu było z 15. Zwykle te sekty są przedstawione jako takie bardzo źle nastawione, a tutaj to z początku to się wydaje jako takie przyjazne miejsce, i dopiero z czasem zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, które są niepokojące, ale też tak naprawdę członkowie tej sekty nie robią nic złego, nie stanowią zagrożenia dla innych. Znaczy, wracając też trochę do tego, jakby tutaj ta sekta jest pokazana jako taka całość ogólnie, to jest jakiś taki zbiór psychologiczny, prawda? I nie ma raczej sekty i kogoś nad nią. Jakby tutaj bohaterowie ponownie wchodzą w jej łapska i widzimy też, jak z jednej strony w ogóle ten aspekt takiej przynależności do jakiejś grupy, takiej wspólnoty wpływa na nich, prawda? I się wytwarza właśnie pewien konflikt między tymi braćmi. Więc to też, mówię, było troszeczkę troszkę inne podejście do tych sekt. Ale tutaj no, bardzo dobrze też ten aspekt pętli czasowej. To jest też taka metafora odnośnie tego, jak można się zatracić w tych wszystkich sektach oraz generalnie w miejscu, które podświadomie uznajemy za dobre dla nas, dla naszej psychiki, a tak w sumie nie jest i które nas tak po cichu wykańcza. Zwłaszcza, że z pewnością ta sekta jest też pokazana jako coś, co w tych bohaterach nadal tkwiło, pomimo tego, że po pewnym czasie oni odeszli od tej sekty i potem do niej wrócili, tak ta sekta gdzieś tam w środku nich nadal była i jakoś wpływała na ich postrzeganie rzeczywistości. Tak po cichu miałem nadzieję, że zakończysz na tym momencie wracania i autodestrukcji, bo mielibyśmy tutaj idealny segue do kolejnego filmu. Ale i tak przejdę dalej, bo ja już tutaj chyba nic nie mam do dodania. No i tutaj kolejny z tych filmów, które ty bardzo lubisz, a ja nie mam o nim aż tak dużo do powiedzenia, ponieważ mam wrażenie, że przydałby mi się drugi seans, na który niestety nie miałem czasu. Anihilacja. Alexa Garlanda z 2018 roku, jego drugi film po świetnej debiutanckiej Ex Machinie. No i Anihilacja jest właśnie takim ciekawym przykładem tego, co można zrobić z konceptem zagrożenia z kosmosu, które jest takie mocno lovecraftowskie i bardzo mało o nim wiemy. I przy okazji film, który naprawdę bardzo dobrze trzyma w napięciu, szczególnie ta słynna scena z niedźwiedziem, która jest po prostu doskonała.
No ale co ty masz o anihilacji do Ja bym powiedzenia? powiedział, że anihilacja to jest podobny case co Under the Skin, pod kątem tego, że to jest ponownie kino, metafor i symboliki. Szczególnie, że Garland tutaj zachwycił mnie tym, jak on zaadaptował materiał źródłowy, którego co prawda nie znam, jednak to jest film, który rzeczywiście pozostawia pole do różnych interpretacji i odbioru, zwłaszcza, że czytałem, że Garland zupełnie inaczej podszedł do tego materiału źródłowego, co też nie spodobało się części fanom i ciężko mi się mówi usytuować miejsce ich, ponieważ nie czytałem tej książki, ale film rzeczywiście tutaj jego cała tak klimat i cała ta wymowa artystyczna no powoduje wiele możliwych interpretacji, tak jak też wspomniałeś, dążenie do pewnej autodestrukcji. No czy też przede wszystkim jak tutaj dużą rolę odgrywa środowisko, jego przemiany, co też można zinterpretować pod kątem generalnie nowotworu, który się rozwija w człowieku i też go jakoś pożera, więc Garland podszedł ponownie do kina science fiction trochę od innej strony, co też bardzo mnie zachwyciło i Garland z pewnością jest w tym momencie jednym z najciekawszych twórców science fiction, bo po Anihilacji stworzył dla mnie kapitalny serial Devs, który też tam No nie ten, nie oglądałem, ale Ex Machina jestem bardzo dużym też, fanem. Też bardzo lubię właśnie Ex Machina i co ciekawe, to jest jeden z Anihilacji, to jest jeden z filmów w ostatnim czasie, który widziałem, gdzie naprawdę słabe efekty specjalne wpływają na to, że to jest akurat dobre. Że to jest akurat dobry zabieg formalny, ponieważ tak, tak, tak. To jest ta sylwetka z końcówki, tak? Tak. No między innymi tak. To jest coś, co pozwala w ogóle cały trzeci akt, moim zdaniem, pod kątem efektów i wypada za dobrze, ale idealnie oddaje tą kwasowość tego świata, jaki był no tak, kreowany właśnie od początku. Przez to, że to wygląda tak nieidealnie i tak tanio po prostu, to sprawia, że to jest jeszcze bardziej odrealnione. Dokładnie. Ale też oczywiście to, o czym wspomniałeś o tym nowotworze i o tym, jak w ogóle ta strefa, do której bohaterki wchodzą, wpływa na środowisko. Też ten film pewnie można by odczytywać z bardzo dużą skutecznością jako komentarz na temat zmian środowiskowych. Tak, Tego, na pewno. Jak natura może sobie świetnie dawać radę bez człowieka, który tutaj nagle interweniuje i próbuje sobie ją znowu ujarzmić. I zwłaszcza, że tutaj też dochodzimy do takiego, zwłaszcza, że Garland do tego środowiska podchodzi tak rzeczywiście, że to nie jest tak, że natura jakby pochłania całą tą, całe to środowisko pod kątem, tak jak znamy naturę z lasów czy czegoś innego, to jest taka jakby zdeformowana natura, ale też widać w niej pewne piękno oraz pewną akceptację tych wszystkich zmian, które szokują nas, bo to jest coś nieznanego, ale mimo wszystko to jest coś, gdzie widać piękno. Tak, no właśnie mi się lekko ten film kojarzył z szczególnie właśnie przez tą scenę z niedźwiedziem. Nie wiem, czy oglądałeś Grę o Tron. Nie oglądałem Gry o Tron. No, ale to tam główna siła, ci biali wędrowcy też są właśnie taką siłą natury i też nawet mają zombie niedźwiedzia w pewnym momencie. Ale miałem właśnie w czasie seansu pewne skojarzenie, gdzie właśnie ci biali wędrowcy są taką właśnie siłą natury, która trochę nie wiadomo skąd się wzięła, nie wiadomo jakie ma cele. I tutaj podobne odczucia miałem właśnie a propos tej strefy, tego Shimmer, tak się nazywało, gdzie bohaterki wchodząc do środka absolutnie nie wiedzą, co się stanie. I właśnie to też jest coś, co może według mnie korespondować z tymi tematami środowiskowymi, gdzie właśnie cały czas w tym momencie jesteśmy w takim, a nie innym punkcie katastrofy klimatycznej. No i tutaj co prawda możemy troszkę bardziej przewidywać, jak to się u nas potoczy, no ale nadal nie do końca znamy skalę zagrożenia.
nie wiemy, jak szybko może się to rozwijać. No, zwłaszcza, że mówię, też mnie bardzo tak intryguje temat zmian środowiskowych i tego, jak ten temat w ogóle w kinie jest na ten moment bardzo mało tutaj eksplorowany i anihilacja z pewnością wpisuje się w ten dyskurs i zobaczymy, jak w następnych latach temat zmian środowiskowych i w ogóle tematów ekologicznych będzie w kinie eksplorowany. Tak, no, z pewnością to będzie coraz częstszy temat dla filmów i też pewnie dla horrorów. Jak już wspominałem, horrory odzwierciedlają to, czego się boją ludzie. I myślę, że właśnie rosnąca temperatura może niedługo się pojawić jako temat jakiegoś filmu. No ale też tutaj przejdźmy może dalej. Do kolejnego filmu już typowo rozrywkowego i poza jeszcze kolejnym to już będzie wszystko, po tym już same mądre rzeczy praktycznie. Przynajmniej albo filmy, które pozują na mądre. No Ciche miejsce Johna Krasińskiego, czyli przykład tego sci-fi horrorowego, które bardzo, bardzo się udało. I przede wszystkim ze względu na koncept. Jeśli ktoś chce, to mamy na kanale recenzję drugiej części. No a teraz pokrótce porozmawiamy o pierwszej, która była ogromnym sukcesem, zarówno krytycznym, jak i finansowym. Tak, to jest też film, który można powiedzieć dla mnie trochę urósł z niczego, bo pamiętam, jak się pojawiły pierwsze reakcje z festiwalu. To bodajże był festiwal, to był w kwietniu SXW, bodajże się ten festiwal nazywa. I rzeczywiście tam te reakcje były naprawdę fantastyczne i no sam film też bardzo mi się podobał. Widziałem w sieci dużo tutaj nitpikowania tego filmu i generalnie rozbierania tego konceptu świata na czynniki pierwsze. Jednak Krasiński naprawdę fajnie buduje w ogóle całą atmosferę też, jak te postacie wybrzmiewają praktycznie bez słów. I jak cała dramaturgia jest kreowana. Ogólnie to miał być taka mała anegdota ode mnie, że to miał być, miałem nadzieję, że to będzie najcichszy seans w kinie od dawna, to był najgłośniejszy seans i to był prawdopodobnie mój najgorszy seans kinowy w historii, biorąc pod uwagę, że niestety ludzie na sali jakoś zaskakująco gadali i także zdarzyły się osoby, które biegały po sali, więc to był bardzo nieprzyjemny seans, ale i tak ten film bardzo mi się wbił w pamięć i naprawdę mnie zadowolił, bo nie spodziewałem się tak dobrego kina, zarówno horrorowego, jak i też takiego narracyjnie dobrze zbudowanego przez Krasińskiego, co też ponownie dla mnie pokazał w drugiej części. Tak, to jest film, który przede wszystkim ma jedną bardzo silną kartę przetargową, mianowicie świetny koncept, który jest też bardzo dobrze zrealizowany. I był wielokrotnie kopiowany, no bo chociażby Bird Box z Sandrą Bullock, czy ten film Cisza chyba się nazywał, ze Stanleyem Tucim, który jest chyba dokładnie tym samym, co Ciche miejsce, tak akurat nie widziałem. Bird Box tak. I Bird Box jest naprawdę słabe. I praktycznie próbuje być kopią jeden do jednego Cichego miejsca, nie wiem, czy oglądałeś? Nie oglądałem właśnie, jakoś tak mi od razu koncept odrzucił, bo wiedziałem, że to może być jakaś taka niedana. I nie oglądaj, bo nie warto tracić czasu, ja niestety go straciłem. Ale właśnie Quiet Place jest przykładem tego, że ta gra tak naprawdę nie potrzeba aż tak ogromnych pieniędzy, no bo 22 miliony to nie jest aż tak dużo. Wbrew pozorom, w sensie, oczywiście to są duże pieniądze, ale w skali przemysłu filmowego nie aż tak duże. No tylko właśnie to jest film, który gra tym, że ma bardzo dobry koncept, który jest bardzo dobrze zrealizowany. I udało mu się prawdopodobnie całą trylogię tutaj, no bo ta trzecia część jest chyba już nawet potwierdzona. I też dał nam bardzo ciekawego reżysera. Tak naprawdę, bo chyba Krasiński nie miał za bardzo. Też nie miał jakieś przygody jako reżyser przed. Tak, ale chyba to było takie jego pierwsze podejście do horroru, prawda? Tak, on tutaj zrobił jakąś komedię, a nawet dwie, ale to wygląda chyba na filmy, które się kompletnie nie udały.
Tak, jeden zarobił 27 tysięcy dolarów, a drugi przy budżecie 4 milionów, lekko ponad milion, i też zgaduję, że recenzje nie były I zbyt. to były komedie, tak? Tak, jakieś dwie komedie zrobił. No, czyli to No jest ale właśnie kolejny tutaj. przykład twórcy komediowego, który z takiego, można powiedzieć, pola pierwszych zainteresowań wchodzi w gatunek horrorowy, bo chociażby no, Jordan Peele No, robił. chociaż no, Krasiński też w sumie tak ma twarde korzenie komediowe, no bo The The Office. Office, prawda? No tak, ale to Ciche Miejsce się właśnie bardzo udało. I to jest też film, który ma bardzo ciekawy pomysł na obcych, bo oczywiście zdarzali się kosmici, którzy byli wrażliwi na dźwięk, chociażby z tego samego roku Venom, który rzeczywiście jest dużo starszy jako postać, ale film wyszedł w 2018. No ale sam design kosmitów, tego jak się zachowują, jak trzeba się przed nimi bronić, a właściwie jak trudne to jest. No to jest film, który jest po prostu bardzo solidnie zrealizowaną produkcją, która zna swoje mocne i słabe strony. I jednocześnie nie popada w śmieszność za bardzo, mimo że tak jak wspominałeś, było bardzo dużo osób, które starały się na siłę wręcz momentami rozbierać ten film i po prostu wytykać rzeczy, które są przecież tak kompletnie bez sensu, mimo że tak naprawdę w czasie seansu się kompletnie tego nie odczuwa. Z pewnością, tak. Jakby no, to nie jest. Krasiński doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ten koncept, jaki wymyślił, no można rozbierać na czynniki pierwsze. Można nitpikować i wysyłać z tego jakąś taką krytykę, która w sumie nie ma za dużo wspólnego z krytyką filmową. No Jednak. tak, takie typowe czepialstwo. Tak, czepialstwo. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, no, w trakcie seansu ciężko. Tak naprawdę dostrzec te wszystkie takie małe wady, i dopiero gdy byłem, czytałem dyskusje w sieci, no to dopiero wtedy tam ludzie wysnuwali jakieś różne swoje opinie na temat tego filmu, i tam się pojawiały różne czepialskie rzeczy. Jednak no, sam film dla mnie jest też naprawdę, no, tak jak wspomniałem, bardzo udanym podejściem do Monster Movie, i w ogóle sam koncept jest też ciekawy pod kątem w ogóle przedstawienia osób głuchych w kinie. To też teraz można powiedzieć, że jest taki okres, gdzie rzeczywiście twórcy filmowi otwierają się na to. I No, coraz więcej tych filmów tak. się pojawia. Jest ten przecież nominowany do Oscara w kilku kategoriach Sound of Metal, czy tegoroczne Koda, Kod, które tak. wygrało, jeśli dobrze pamiętam, Sundance. Tak, ale to nie tylko się objawia w takich filmach właśnie niezależnych, ale także powoli w kinie blockbusterowym można dostrzec takie rzeczy, jak chociażby no Eternals będzie pierwsza też głucha bohaterka, grana przez Lauren Ridloff, która również jest bardzo zaangażowana pod kątem osób głuchych w ogóle w społeczeństwie, jest taką aktywistką, a także no, Ona też w Sound of Metal grała, tak, tak? także grała w Sound of Metal. Tak, to nauczycielka, dobrze pamiętam. I będzie także serial Echo, również o głuchej bohaterce, i także bardzo zaczepiony w takich relacjach z osobami głuchimi, więc no, z pewnością to można powiedzieć, że Ciche Miejsce wpisało się jak w sumie mogło być jedną z pierwszych produkcji, które podjęły tego typu temat i dosyć wrażliwie Znaczy, do tego podeszły. może nie podjęły temat, bo to jednak nie jest film, który się na tym Jakby skupia, jest ale to jest częścią film, tego który świata, po prostu. ma tak, jakby jest ta reprezentacja, która jest taki bardzo naturalny sposób. No po prostu córka bohaterów nie słyszy i tyle, Tak, i ale jest tutaj też pełnoprawną jest postacią. istotne takie wpłynięcie na to, żeby ludzie byli świadomi tych osób i przede wszystkim nauczyli się języka migowego, który również jest za granicą, chociażby w USA, bardzo popularny i coraz więcej osób stara się go nauczyć, więc tak jak mówię, no, to było całkiem ciekawe podejście do w ogóle do tego wszystkiego i wpisanie właśnie tej kultury osób głuchych w tego typu koncept. W sumie to jest ciekawe ten zagadnienie. Ciekawe, czy były jakieś badania, czy było jakieś duże zainteresowanie nagle po premierze tego filmu, na przykład kursami języka migowego w Stanach, bo wiem, że na przykład
Był. Nie wiem, czy znasz przypadek Gorlicy Coco. Nie znam. To był jeden z przykładów prób nauki małp człokokształtnych, języka migowego. Próbowano uczyć właśnie szympansę i goryle posługiwać się językiem migowym, takim uproszczonym, bo też oczywiście dłonie małp nie są tak zręczne jak ludzi, więc miały problem z niektórymi znakami, ale właśnie udało się, powiedzmy, tą Coco, ona jest tym najsłynniejszym przykładem. Ale jest to nie bardzo dużo filmów dokumentalnych, chyba nawet na Netflixie są niektóre dostępne. Czy właśnie był też szympa z imieniem Nim, który jest chyba drugim po Coco takim przykładem właśnie małpy, którą ludzie próbowali nauczyć migowego. I nie chcę przywoływać dokładnie nazwisk, bo nie pamiętam, kto to powiedział, ale w związku z Coco, kiedy ona zdobyła bardzo dużą popularność, bo tutaj nagle, wow, małpa umie migowy, mimo że jak się potem okazało, nie do końca, po prostu potrafiła pokazać jakieś znaki i głównie prosiła o jedzenie, ale coś tam niby potrafiła. I był bardzo duży wzrost właśnie zainteresowania nauką języka migowego. I teraz nie chcę, znaczy będę strzelać, wydaje mi się, że jakaś aktywistka właśnie, albo aktywista, ktoś powiedzmy na stanowisku, jakaś osoba publiczna powiedziała, że to, że właśnie przez Coco był tak duży wzrost zainteresowania migowym, jest przykładem tego, co jest złe w ludziach, że tak dużo osób nagle chciało nauczyć się migowego dlatego, że goryl się uczy, a nie dlatego, że w swoim środowisku mogą znać osoby, które potrzebują po prostu tego języka do komunikacji na co dzień, żeby funkcjonować. I to nie było ich w stanie przekonać do tego, żeby podjęli próbę nauki, a przekonało ich do tego, że może małpa potrafi. Aha, okej. Okay. I właśnie zastanawiam się, czy w przypadku właśnie Cichego Miejsca, czy teraz właśnie jak się pojawiają te filmy, czy seriale, czy może być właśnie taki efekt, gdzie ludzie pomyślą, że ej, faktycznie, mam może na przykład w rodzinie kogoś, kto nie słyszy i to by mogło pomóc bardzo, gdybym na przykład chociaż znała podstawy i potrafiła się jakoś lepiej porozumieć z tą osobą. No zobaczymy też, jak w ogóle duży impact będzie miała Koda, bo na ten moment wydaje mi się, że ten film jest naprawdę, no ma duży taki impact kulturowy i po Sundance, zwłaszcza, że, no zwłaszcza teraz, kiedy była premiera, no wydaje mi się, że sporo o tym filmie się mówi także poza tą bańką filmową, bo widziałem nawet taki, to nie był reportaż, ale taka wstawka w wiadomościach o tym filmie, że film, który wygrał o głuchej społeczności, wygrał nagrodę w Sundance, ma teraz premierę, więc mówię, to jest ciekawy temat z pewnością, który można byłoby omawiać i zobaczymy, jak w ogóle tego typu kino czy dyskurs dalej będzie się rozwijał w kulturze, bo to jest z pewnością bardzo istotny i ważny temat, który no, z pewnością... Pozytywne zjawisko po prostu. Tak. Bo grupa, która jednak przez długi czas była wymazywana całkowicie z dyskursu, ma reprezentację i to taką bardzo, bardzo myślę pozytywną. No ale odeszliśmy od tematu dosyć mocno. Kolejny film, już ostatni z kosmitami. Kolor z przestworzy. Color Out of Space, 2020 rok, Richard Stanley, czyli pan, który jest znany z tego, że próbował nakręcić Wyspę Doktora Moreau i bardzo się to źle odbiło na jego karierze i na jego zdrowiu psychicznym. Polecam, jest o tym film dokumentalny, który się nazywa, zaraz powiem jak, Lost Soul. Okej. I to jest właśnie film o tym, jak powstawała ta produkcja, która no miała, powiedzmy, burzliwą drogę na ekrany i właśnie po próbie nakręcenia tej Wyspy Doktora Moreau Stanley zniknął na długi czas, a był to bardzo ciekawie zapowiadający się reżyser. On zrobił na przykład taki film Hardware, który też jest horrorem science fiction i jest naprawdę świetny i bardzo polecam go obejrzeć, z 90 roku, i też zrobił taki film Dust Devil, ale jego niestety nie widziałem, ale z tego co wiem również jest bardzo dobry. No i właśnie Stanley po latach nieobecności wrócił. Chociaż tam po drodze chyba jeszcze miał jakieś projekty, ale to raczej takie mniejsze rzeczy i właśnie w 2020 dopiero
wrócił z pełnoprawnym filmem. Colors przestworzy, adaptacja Lovecrafta, jednego z jego najbardziej znanych opowiadań, z Nicolasem Cage'em w głównej roli, który w tym filmie bardzo się złości na pomidory. Są w tym filmie straszne lamy i w ogóle wszystko. Ja ten film bardzo lubię. Jest odpowiednio dziwny dla mnie, odpowiednio tani, tak troszkę uderzający w kino klasy B. Tak. I wygląda niesamowicie, bo główną zaletą Lovecrafta, tego jak się czyta jego opowiadania i właśnie, właśnie czyta się kolor, jest to, że właśnie to całe zjawisko tego tytułowego koloru jest opisywane jako coś nieopisywalnego. Ja to opowiadanie co prawda czytałem dosyć dawno, ale wydaje mi się, że nigdy jakby nie da się opisać koloru tak naprawdę bez nazywania go. Jakby niewykonalne jest opisanie, jak wygląda czerwony bez używania słowa czerwony. No i tak trochę było z tym. Właśnie miałem spore obawy przed premierą tego filmu, gdzie wiedziałem, że on powstaje. Jak to zrobią? No bo na ekranie trzeba przedstawić coś nieopisywalnego. No i postawiono na te fioletowe chmurki i uważam, że wyszło to całkiem przyzwoicie. Jakby jest to film, który zdecydowanie się broni. Tak, jakby no ten film jest właśnie, jakby potrzebny tego filmu, zwłaszcza, że ja jestem wielkim fanem Mandy i znowu oczekiwałem podobnego kina pod kątem stylistycznym, głównie stylistycznym, bo te filmy no za bardzo, w sumie nie mają za dużo wspólnego, tylko właśnie pod kątem formy ten Colored Out of Space zapowiadał się naprawdę ciekawie i również wyszło to naprawdę super, zwłaszcza, że jak ten kolor eskaluje na przestrzeni całego filmu i no wygląda to naprawdę obłędnie, jest tripowo i tak jak wspomniałeś, to od razu budzą się skojarzenia do kina klasy B, prawda? Ale to też mówię, to jest film stosunkowo też rozrywkowy, ale to też, nie? Też myślę, że to może być przez tego właśnie szarżującego Cage'a. Tak, no Cage w ogóle... Który w pewnym momencie jest po prostu totalnie spuszczony ze smyczy. Ta scena z pomidorami, o której wspominamy, jest po prostu cudowna. Ale o Cage'u to można byłoby również nagrać osobny podcast, też jego kariera tak, jest... Ja bym to bardzo chętnie zrobił, bo w ogóle ostatnimi czasy przecież zalicza taki właściwie swój renesans. Dokładnie. Jest to Mandy, jest ten Colors przestworzy, ostatnio Pig, który ma bardzo pozytywne opinie, chociaż jeszcze nie widziałem, ale obejrzę na pewno. No czy był ten film, że teraz nie pamiętam tytułu. W każdym razie film, który wygląda po prostu jak adaptacja Five Nights at Freddy's. Aha, okej. Z tego roku. Mhm. Willy's Wonderland, też horror, taki dosyć krótki. Czy mające mieć premierę w tym roku, już miało premierę na festiwalach, Prisoners of the Ghostland, Siona Sono, rewelacyjny reżyser, polecam bardzo jego twórczość. Znaczy zapowiadane już i oczekujące na premierę. Chyba jeszcze nie był nakręcony, no ale ten film... The Unbearable Weight of Massive Talent, gdzie Cage będzie grał samego siebie. A, tak, racja. W sumie o tym filmie zapomniałem, bo to już dawno temu było na temat tego informacji, ale to również zapowiada się... Tak, on ma w przyszłym roku wyjść. Aha, no to się również zapowiada na kino, gdzie no Cage będzie mógł totalnie odpłynąć i te jego filmy typu Mandy, Colorado Space, Peak po prostu świetnie uwydatniają te zdolności wszystkie Cage'a i no tak jak wspomniałeś, to jest... pewien renesans jego, nie? Tak, bo on miał jednak ten spory zjazd. On był bardzo odnoszącym sukcesy aktorem w latach 90. Tam oczywiście Oscar za Zastawić Las Vegas. Rewelacyjna według mnie rola w adaptacji Charlie'ego Kaufmana i Spike'a Jonesa. Mhm. No i potem była ta era Nad The Beast i tych wszystkich dziwnych filmów akcji. Jeden gorszy od drugiego. I właśnie chyba ukoronowaniem tego jest ten remake Wickermana, bo znowu odchodzimy od tematu. Mam wrażenie, że to jest film, który przeszedł troszkę bez echa. Trochę tak. Aż tak dużo się o nim... Bo on chyba nie był na żadnym festiwalu, wydaje mi się. Nie, był u nas na Splacie. A, na Splacie, właśnie. A na takim zagranicznym, na jakim zagranicznym typu Sundance, czy coś w tym stylu? Bo mi się kojarzy właśnie, że ten film chyba nie był na czymś takim. Właśnie też nie wiem. A w sumie tego nie. Był w Toronto. A, w Toronto, bo okej, dobra.
Tak, tylko że to były jakieś tam. Nie wiem, jak wygląda organizacja w Toronto, ale był premierowo w ramach jakiegoś programu Midnight Madness, więc to może były po prostu jakieś bloki horrorowe, więc mógł faktycznie przejść trochę bez echa. Ale za to był bardzo dobrze przyjęty krytycznie i faktycznie jest filmem, który jeśli ktoś przegapił, to myślę, że warto go obejrzeć. Tym bardziej, że jest HBO na Go. HBO Go. A może się spodoba, mimo że ma dosyć takie polaryzujące opinie. Mam wrażenie, że albo ludziom się ten film bardzo podoba, tak jak mnie, albo raczej go nie lubią. No jestem właśnie gdzieś po środku, bo ja doceniam bardzo tą stylistykę tego filmu, kolorystykę, tripowość i taką filmową fantasmagorię, która tutaj się uwydatnia, ale z drugiej strony no to też jest w sumie kino, które jest bardziej rozrywkowe i dla mnie ten Lovecraft pełni bardziej taką funkcję stylistyczną, takiego wizualnej atrakcji i w sumie trochę się wyłamuje spod takiego, bym to powiedział, takiej symbolicznego znaczenia całego filmu, ale mówię, to jest nadal dla mnie bardzo fajny film, który zwłaszcza pod kątem Nicolasa Cage'a, o którym przed chwilą mówiliśmy, no nadal podkreśla status tego aktora. Tak, jakby wykorzystuje go w pełni, myślę. To jest też zakończenie, które jest przepiękne. Dobrze, ale już myślę, że możemy przejść dalej do tego bardziej przyziemnego science fiction. Tak. Właśnie tego nurtu, który jest dużo wyraźniejszy w tym komentowaniu rzeczywistości. No i pierwszym filmem tutaj byłoby Antiviral z 2012 roku, film Brandona Cronenberga, czyli syna wielkiego reżysera Davida Cronenberga, który jest znany chociażby z takich filmów jak remake Muchy z Jeffem Goldblumem albo na Lunch, albo The Ringers. No tutaj syn też się za reżyserię wziął i właśnie jego pierwszy film podejmował tematy obsesji na punkcie celebrytów. I też podobnie jak w twórczości ojca mocno skręcał momentami w body horror. No i uważam, że to jest film, który ma bardzo ciekawy pomysł wyjściowy, rewelacyjną główną rolę Caleba z pewnością. Landry Jonesa, który ostatnio odebrał swoją Złotą Palmę za rolę pierwszoplanową. Tak. Ale no, Antiviral, co prawda mi się ten film podobał, uważam, że jest dobry, ale ma zdecydowane problemy z tempem, które powiedzmy potem już naprawił drugi film Cronenberga, o którym też porozmawiamy. Ale to jest film, który ma przede wszystkim ciekawy koncept, bo właśnie ta obsesja na punkcie celebrytów i to jest film, który prezentuje nam świat, w którym istnieją firmy świadczące taką usługę, że można do nich przyjść i zarazić się chorobą, na którą chorowała konkretna znana osoba. W sensie można zarazić się tą samą opryszczką, którą ma ta gwiazda pop, którą tak bardzo lubisz. I co więcej, bo zapomniałem, też w świecie tego filmu można kupić mięso hodowane na komórkach celebrytów. I jakby mięso hodowane na komórkach, jakby pomijając całkowicie proces zabicia zwierzęcia w dostarczeniu tego produktu na półkę, co prawda nadal jest to technologia bardzo droga i raczej niedostępna do masowej produkcji, ale jest rozwijana i prawdopodobnie za jakiś czas to będzie faktyczna alternatywa dla mięsa z uboju. No i tutaj można sobie też kupić właśnie steka z tej gwiazdy pop, którą się tak bardzo lubi. Ale no właśnie, to wszystko brzmi bardzo abstrakcyjnie i dziwnie i wydawałoby się, że to byłaby taka satyra przepełniona trochę komedią w kontekście prawda, tej obsesji na punkcie celebrytów, ale to jest moim zdaniem największa zaleta tego filmu, że Cronenberg podszedł do tego na poważnie i klimat tego filmu ani razu nie skręca w takie tory, bym to powiedział, satyryczne, ironiczne i rzeczywiście ten film jest bardzo spójny i to w ogóle cały klimat jaki jest z niego wyłania, czyli taka trochę futurystyczna, postapokaliptyczna rzeczywistość jest czymś. Nawet niekoniecznie apokaliptyczna może, ale no ten film jest taki bardzo sterylny. Taki tak. Czuć szpitalem z tego filmu. No ta stylistyka, prawda, bardzo, gdzie się objawia. Tak, ten... tak. Jest dużo bieli, właśnie takiego szpitalnego klimatu. Też jak ta czerwień się pojawia w pewnych momentach, to ona też coś znaczy, nie? To już jest...
też ma jakieś pewne znaczenie i tutaj z pewnością Cronenbergowi, młodemu Cronenbergowi, udało się pod kątem stylistycznym i formalnym bardzo spójnie związać cały film. I zwłaszcza, że tu mówię, tutaj bardzo dużo tutaj robi obsada, a szczególnie no Caleb Landry-Jones, który przez połowę filmu, albo nawet i większość filmu, jest dosłownie chodzącym wampirem, nie? Więc to była też rola, w której mógł się bardzo dobrze wykazać i tak naprawdę bardzo przyciągał właśnie tutaj Landry-Jones swoją rolą, bo on się właśnie zaraził. Tak, i też angaż. Zaraz dam ci dokończyć, okay. Ale właśnie angaż tego konkretnego aktora, mam wrażenie, był bardzo dobrą decyzją, bo on jest bardzo blady. Mm-hmm. No i jest też rudowłosy i ma bardzo wyraźne piegi. Więc on też jakby przez to szczególnie, że jest tak ma tak bladą skórę, wręcz momentami przez tak ten film jest oświetlony praktycznie białą, też właśnie dokłada się do tego, do tej estetyki filmu. Tak, dokładnie. I tak jak też no, wspomnieliśmy właśnie o Calebie Landry-Jonesie, no to tak jak też przed chwilą wspomniałem, no to przez połowę filmu on jest dosłownie wampirem i generalnie jaka jest budowana wokół niego otoczka cały czas, tego klimatu i tej całej intrygi, jaka się wokół niego zawiązała, no to jest dosyć ciekawe, ale tak jak no, powiedziałeś, no ten film ma dosyć spore problemy z tempem i czasem Cronenberg moim zdaniem nie wiedział, w którą stronę za bardzo chce pójść, bo się pojawia tutaj na początku naprawdę sporo wątków, które w trakcie moim zdaniem nie są za bardzo tak dobrze rozwijane, jakby mogły być, prawda? Jak chociażby ten taki trochę wymiar tych maszyn, które były na tym czarnym rynku i które mogły być na czarnym rynku, prawda? I które on też Syd miał w swoim mieszkaniu, prawda? Tak trochę na lewo, więc to też maszyn, które otworzyły te wszystkie próbki chorób, prawda? O ile nic nie przekręciłem. Tak. No, tam generalnie chodziło jakby czyszczenie tych próbek, żeby osoba, która się zaraziła, powiedzmy tą wspomnianą przeze mnie opryszką, nie mogła jej przekazać dalej. No, to tak. Ale faktycznie ten film troszkę ma problemy z rozwijaniem wątków, gdzie właśnie gdyby się bardziej skupił na głównym bohaterze, mam wrażenie, mógłby być dużo lepszy nawet mimo swojego jednak dosyć powolnego tempa. No ale tutaj nie wiem, czy coś jeszcze masz do dodania. Nie. No, ale kolejny film też właśnie uderza jeszcze bardziej w estetykę body horroru. I mowa o Upgrade. Mhm. Z 2018 Lee Whannella, czyli ten lepszy Venom. Dokładnie, tak. To jest chyba najczęściej pojawiające się określenie odnośnie tego filmu, czyli ten lepszy Venom jest jak najbardziej trafny. Tak, to jest film, który mnie zaskoczył. W sensie ja go nadrobiłem specjalnie przed seansem Niewidzialnego Człowieka, na który bardzo czekałem i troszkę nie miałem oczekiwań. Poza tym, że właśnie słyszałem te określenia lepszy Venom, gdzie Venoma też obejrzałem dzisiaj dopiero po raz pierwszy. Też w przygotowaniu na sequel, ale właśnie do Upgrade podchodziłem z czystą głową, jakby nie miałem oczekiwań względem tego filmu i naprawdę mnie zachwycił. To jest film, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o tak jest nakręcony, ma świetną pracę kamery. No, pracę kamery. Tą już charakterystyczną dla Whannella z tymi śledzącymi ujęciami, gdzie kamera jakby śledzi postać. Ciężko to jest, mam wrażenie, opisać, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi. Ale Upgrade z kolei bardzo uderza, jeśli chodzi o te podejmowane tematy, w ten strach przed technologią i co może się stać, jeśli ludzkość straci na tym kontrolę. Trochę to, co robił dekady wcześniej Terminator. Mhm. Znaczy w ogóle tutaj moim zdaniem, tutaj jak rozmawiamy o Upgrade, no to moim zdaniem w ogóle to jak Whannell nakręcił ten film, jaką on ma taką stylistykę ogólną, trochę od razu mi się skojarzyło z kinem Alexa Garlanda i myślę, że Alex Garland mógł trochę polubić ten film, ale z pewnością temat technologii i tego, jak wpływa ona na życie człowieka pod kątem ogólnie kontroli lub utraty kontroli,
No myślę, że będzie się przejawiał w twórczości tego reżysera, bo zwłaszcza w Niewidzialnym Człowieku, do którego przejdziemy na samym końcu. Znowu technologia ma istotny wpływ na główną bohaterkę oraz na takie poczucie bezpieczeństwa. I tutaj znowu, no przede wszystkim to bezpieczeństwo i taka utrata kontroli no jest bardzo ważnym motywem. No i tak jak wspomniałeś, no to ten film jest naprawdę kapitalnie wyreżyserowany. Operowanie tym małym budżetem jest czymś, co zawsze też mnie bardzo poruszało w tego typu kinie, kiedy mówimy o filmach sci-fi i jak twórcom udaje się pomimo małego budżetu rzeczywiście uwypuklić te wszystkie elementy charakterystyczne dla tego typu kina. I moim zdaniem... No tak, ten film 3 miliony kosztował? Nie znam tylko chyba? Budżetu, ale z pewnością był bardzo teraz mały. Teraz patrzę, 3 miliony. No, to jest jakby przykład właśnie tego, że sci-fi da się czyścić. Da się kręcić tanio. No właśnie, tak. I robić to z bardzo dużym sukcesem. Mhm. I właśnie ten film wygląda naprawdę fantastycznie. I praca kamery to jest kolejna rzecz, która będzie już przylepiona do Wanela, bo tutaj jak wyglądają te wszystkie sceny walki, jak perspektywa, jak różne perspektywy pod kątem ruchów kamery jest prezentowana, jest zrealizowana w tym filmie, no to jest coś naprawdę fantastycznego i mam nadzieję, że w kolejnych filmach Wanel również będzie dalej kontynuował tego typu aspekt w kinie. Tak, no tym jego kolejnym projektem ma być Wilkołak. Z Ryanem Goslingiem, jeśli dobrze pamiętam. A, rzeczywiście, tak. Tak, no i też jest ciekawy przykład tego, że Wanel, poza tym, że jest naprawdę dobrym scenarzystą, gdzie oczywiście odpowiada za scenariusz Piły, które współtworzył z Jamesem Wanem, ale on swój debiut reżyserski miał przy okazji Insidious 3, którego nie oglądałem, ale z tego co wiem, nie jest okropny. No ale właśnie był ten rozkwit kariery dopiero po Upgrade. I bardzo dobrze, że to się stało, bo dzięki temu mamy naprawdę ciekawego twórcę z charakterystycznym stylem, z bardzo ciekawym podejściem właśnie do kręcenia scen. I ja też bardzo czekam na kolejne jego projekty, bo jeśli to nadal będzie kino jednocześnie tak przystępne i tak inteligentne jak Upgrade czy Niewidzialny Człowiek, no to myślę, że świetlana kariera przed nim. No, zobaczymy. Znaczy, wydaje mi się, że to jest twórca, który, mam nadzieję, nie będzie niedługo zaszufladkowany, bo to wydaje mi się, że to jest tego typu reżyser, gdzie zaraz może zostać zgarnięty przez jakieś wielkie studio, jakiegoś blockbustera, czy to Marvel, czy to DC, czy może jakieś inne studio. Mam nadzieję, że Wanel będzie jak najdłużej tworzył tego typu kino sci-fi, bo no gość ma głowę do horrorów i też takiego budowania napięcia i konfliktu w głównym bohaterze lub bohaterce. To jest przede wszystkim coś, co jest najlepsze moim zdaniem w jego filmach, oprócz tej strony realizacyjnej. To też to, jak główny bohater, główna postać w filmie jest napisana i też jak bardzo dobrze on uwydatnia ten konflikt, jaki się w nim lub w niej tkwi. Ewentualnie może skończyć jak Waititi. Mieszanie, tak? Kręcić. No, tak, myślę, tak. Myślę, że to by było dobre dla niego. Właśnie gdyby miał faktycznie trafić do jakiejś wytwórni, myślę, że prędzej czy później to się stanie. Gdzie już właśnie ten Wilkołak jest przykładem prawdopodobnie czegoś takiego, ale ja bym chętnie nawet zobaczył jakieś superhero w jego wykonaniu, no już... z jego podejściem do kręcenia scen akcji, myślę, że mogłoby to być naprawdę ciekawe. No już Upgrade było, to nie było superhero, ale można było, w sumie te porównania z Venomem są naprawdę bardzo dobre, nie? Więc z pewnością jakiś dobry koncept w kinie superhero mógłby być dla niego ciekawym polem do eksploracji różnych tematów, czy właśnie takich różnych stylistycznych zabiegów. Choć na ten moment nie przychodzi mi nic do głowy w sumie, co mogłoby go jakoś tak zainteresować w kinie superhero, to tak jakoś tak by od razu łączyłoby się z jego poetyką. Ty się na komiksach znasz trochę lepiej ode mnie, więc mi tym bardziej nic do głowy raczej nie przyjdzie, ale no
Też Upgrade jest bardzo właśnie interesujące przez to, jak przedstawia tą technologię, gdzie właśnie w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której po prostu maszyna przejmie kontrolę, a my jako ludzie nie będziemy w stanie nic zrobić. No właśnie to zakończenie, moim zdaniem, to jest też coś, co mi się bardzo wbiło w głowę, jak było, no było poruszające, nie? I też takie bardzo pesymistyczne, ale też to była między innymi też taka przestroga trochę, nie? Przed technologią, jednak w takim kontekście, nie tym, że to jest jakaś taka stagnacja w ogóle korzystania z technologii, tylko rzeczywiście tutaj Wannell moim zdaniem bardzo ładnie to wszystko związał ze sobą i no, to zakończenie, gdzie rzeczywiście no, główny bohater już przestał tak naprawdę, można powiedzieć, istnieć i technologia przejęła kontrolę nad jego ciałem, to jest też coś wartego uwagi, że być może technologia nie będzie dla nas zagrożeniem, jak właśnie była ona przedstawiona w różnych filmach sci-fi typu androidy czy różne roboty. Tak, może ten Terminator, który będzie do nas strzelał. Tak, czy Terminator, a właśnie może być ona trochę subtelnym zagrożeniem, a raczej takim zagrożeniem, które wyjdzie trochę bezpośrednio zaraz przy nas, nie? Czyli tak jak tutaj było pokazane, różnego rodzaju implanty czy protezy. Tak, tutaj przed nagraniem krótko rozmawialiśmy o tym, co się u nas ostatnio dzieje. No ja ci polecałem kanał na YouTubie, który w sumie tutaj też mogę polecić, jeśli ktoś nie zna, Solar Sense. Jest tam esej o... Nazywa się Let's Build an Anime Girl in Real Life. I to jest właśnie, tam są podjęte tematy technologii, wpływu technologii na ludzi i tego, jak obecnie coraz bardziej pochłania ona niektóre osoby. I tak jak, nie wiem, czy chcesz spoiler z zakończenia wideo eseju, jeśli nie, to może nie będę jakoś nie, tak spoko, bardzo rozwijał tematu. No, w każdym razie ten esej się kończy takim zdaniem, które pewnie lekko przekręcę, ale generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której ta potencjalnie zyskująca samoświadomość sztuczna inteligencja nawet nie będzie musiała jakoś szczególnie się wysilać, bo my jako ludzie nie będziemy próbowali podjąć walki. Bo po prostu nie będzie to dla nas wygodne w żaden sposób. Czy nawet nie zauważymy tego momentu, w którym stracimy kontrolę. Tak, ale no i właśnie Upgrade bardzo ładnie się kończy. Ma bardzo właśnie takie zakończenie, które, jak głosi mem, robicie myśleć. I kolejny film próbował coś takiego robić. To jest film, który mam wrażenie, gdyby nie moment, w którym miał premierę, przeszedłby totalnie bez echa i absolutnie nikogo by nie obszedł. Tak. Czyli Platforma z 2019 roku, ale chyba premierę taką światową miał, znaczy no na pewno premierę światową miał w 2020. Film hiszpański Galdera Gacelu Urity, który wyszedł w czasie pandemii i był popularny i jest słaby. Jest słaby, tak. Nawet nie do końca z horrorem, ale w pewien sposób może się wpisywać jednak w tą estetykę. To jest film, który bardzo dużo próbuje zrobić i bardzo dużo mu nie wychodzi. To był właśnie w trakcie pandemii, ciężko było z różnego rodzaju rozrywką i ten film z pewnością dostarczył mi rozrywki, jednak to jest kino, można powiedzieć, antysubtelne dla mnie, zwłaszcza, że jak różnego rodzaju alegorie są wpisane, czy to biblijne, czy przede wszystkim nawiązania do Don Quixota, czy też krytyka różnego rodzaju korporacji, konsumpcjonizmu, to wszystko jest podane bez krzty subtelności i bez takiej, bym to powiedział... Tak, żeby żreć jak z tego stołu. Tak, no właśnie, bez takiej też reżyserskiej, bym to powiedział, elegancji dla mnie. Ten film jest zrealizowany trochę, ale no to jest... Kino rozrywkowe trochę dla mnie. Jakby tutaj jest sporo rozrywki, zwłaszcza, że ten koncept jest naprawdę ciekawy i... Tak. Jeśli ktoś na przykład lubi Cube, to chociaż Cube jest dużo lepszy. Ja niestety nie widziałem Cube. Jakoś zawsze się bałem. Jakoś te różne relacje i w ogóle opinie na temat tego filmu trochę mnie odstraszały, więc nie wiem, czy polecasz film, żeby nadrobić.
Zwłaszcza jeżeli podobało mi się platform. Tak, znaczy myślę, że Cube warto znać ze względu też na kultowość po prostu, bo to jest film, który się wyróżnia w bardzo, bardzo fajny sposób. No ale platforma właśnie próbuje grać konceptem, próbuje tutaj się silić na jakieś takie trochę powiedzmy ciekawe spostrzeżenie i właśnie komentowanie tego kapitalizmu, o którym wspominałeś i tak dalej, tylko tak naprawdę już po paru minutach wiemy, o co chodzi. Bardzo łatwo jest rozpracować, jaki będzie morał, jaki będzie finał też. No mi się udało to zgadnąć, powiedzmy może nie jeden do jednego, ale udało mi się mniej więcej odgadnąć, jakie będzie zakończenie. No i to jest seans, który tak naprawdę jeśli się nie ogląda filmów jakoś bardzo dużo, no to myślę, że można z niego czerpać przyjemność, ale no ja jednak mówię tutaj z perspektywy kogoś, kto filmów ogląda dużo. No i no to jest po prostu coś zbyt prostego, mam wrażenie, że jeśli faktycznie ma się większy kontakt z kulturą, potrafi się ją analizować, ma się do tego odpowiednie narzędzia, to jest seans, który nie da absolutnie żadnej przyjemności, bo jako rozrywka po prostu są lepsze alternatywy, a jako coś takiego, żeby właśnie się potem może zastanowić po seansie, to nie ma tego aż tak dużo w tym filmie. Tak, no to szczerze mówię, te różne alegorie biblijne, no czy te nawiązania do Don Quixota, to jest podane naprawdę bardzo mało subtelnie i tak naprawdę od razu da się to wszystko odgadnąć i twórcy w żaden sposób nie chcą się bawić naszymi oczekiwaniami, ani nie chcą też się bawić specjalnie jakąś wymową tego filmu i to naprawdę całość wybrzmiewa dobitnie, za dobitnie i mało ciekawie. Pomimo tego, że koncept jest moim zdaniem naprawdę, czy kreatywny to może za duże słowo, ale jest bardzo interesujący i szkoda, że twórcom zabrakło odwagi lub po prostu umiejętności, aby to jakoś zgrabniej i bardziej elegancko poprowadzić. Tak, no też już przechodząc do kolejnego, bo ja też tutaj myślę, że nie ma sensu poświęcać zbyt dużo czasu na ten film, ale warto o nim wspomnieć z takiego czy innego powodu. Ale kolejny film też wiem, że miał takie zarzuty na pewno kierowane w jego stronę, że właśnie ten film jest zbyt oczywisty, od razu wykłada wszystko, wszystkie karty odkrywa i właściwie nie ma sensu go oglądać. Ja może nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale też to jest film, który ma ciekawy koncept, trochę podobnie jak Antiviral. Mianowicie film Vivarium z 2019 roku Lorki Finnegana. I to jest film o dwójce młodych dorosłych, młodej pary granej przez Imogen Poots oraz Jessica Eisenberga, którzy szukają mieszkania. I w pewnym momencie trafiają na jakiegoś dziwnego biura nieruchomości, w którym jest jakiś jeden facet ubrany w białą koszulę i zachowujący się w trochę niepokojący sposób, który mówi, że no słuchajcie, szukajcie mieszkania? Mamy mieszkania, mamy bardzo dużo mieszkań. Chodźcie, siadamy w samochód i jedziemy i będziecie oglądać mieszkanie. No i jadą. I bardzo szybko okazuje się, że trafiają w pułapkę, z której nie są w stanie wyjść. Trafiają na osiedle identycznych domków, które wyglądają trochę jak takie typowe brytyjskie osiedle. Jeśli ktoś był w Anglii albo chociaż widział jakieś zdjęcia z przedmieści Londynu, to dokładnie wie, o co mi chodzi. I dostają w pewnym momencie paczkę, w której jest niemowlę i informacja o tym, że jeśli wychowają to dziecko, to będą mogli opuścić miejsce i wrócić do swojego życia. No i tutaj już w kontekście interpretacji tego filmu istotny jest sam tytuł, gdzie Vivarium to jest miejsce, w którym się hoduje zwierzęta. W sensie wszelkie teraria są wiwariami. W sensie Vivarium to jest taki umbrella term. No i to jest film, który w bardzo ciekawy sposób właśnie podejmuje takie tematy jak strach przed rodzicielstwem, albo to, jak dużo namieszać w życiu potrafi pojawiające się nagle dziecko. Czy interpretując to troszkę z innego kąta, na przykład relacja z naturą i jej odcięcie od człowieka, czy człowieka od natury, gdzie ten film się zaczyna ujęciem na kukułki, które jak wiadomo podrzucają swoje pisklaki do gniazd innych ptaków, czy jakby składają jaja w gniazdach innych ptaków, by wykluwające się kukułki
zabiły te ptaki, które powinny być w gnieździe i później były wychowane przez rodziców. Ja mam sporo problemów z tym filmem. Przede wszystkim ja lubię ten scenariusz. Ja uwielbiam, ja naprawdę lubię ten scenariusz, ponieważ koncept jest całkiem ponownie, jest naprawdę niezły. I generalnie te wszystkie tematy, jakie się w nim przewijają, również są dosyć ciekawie poprowadzone. Jednak reżysersko, moim zdaniem, ten film ma naprawdę fatalne tempo i czasem wydaje mi się, że reżyserowi nie udaje, twórcy nie udaje się za bardzo ukazać pewnych rzeczy, które tak naprawdę gdzieś tam one się na drugim tle przewijają. I przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj fajną rolę odgrywa stylistyka tego filmu, która jest taka bardzo sztuczna. Tak, sztuczna, jest męcząca, ale ona miała być męcząca. Jakby to właśnie podbija to ten stan, w jakim się znajdują nasi bohaterowie. Jednak też ten aspekt rodzicielstwa jest tutaj całkiem nieźle poprowadzony, tego, że czasem ludzie wchodzą w różnego rodzaju relacje, małżeństwa, bez tak naprawdę poznania samych siebie i dopiero w trakcie małżeństwa, w trakcie, gdy się pojawia dziecko, dochodzą do wniosku, że ich w sumie wspólna relacja, życie, no, zmienia się w różnych tutaj celach czy motywacjach. I tutaj to jest dobrze pokazane, jak chociaż jak postać Eisenberga i no, postać jego żony w pewnym momencie mają zupełnie inne cele, czy też podejście do ich syna, który się pojawił. Więc to jest całkiem, mówię, ciekawy aspekt. Ale także no, ta sztuczność tej całej stylistyki tego miasteczka od razu tak mi się kojarzyła z taką formą tradycyjnej rodziny i jakby ten film próbował trochę odciąć się od tego, jakby odciąć w ogóle widzów od takiej perspektywy typowej rodziny z... Jakby wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby rodziny, która bazuje na podobnych schematach, gdzie mamy tysiące tych samych domków i gdzie ludzie są wychowywani w takich samych tradycyjnych wartościach i wydaje mi się, że ten film podejmuje ten temat ucieczki od tego lub nieudolnej ucieczki od tego, co też sam finał troszeczkę podbija. Tak, tak, rozumiem jakby o co ci chodzi. No ja o tym filmie chyba myślę sporo cieplej niż zaraz po seansie, gdzie on mnie jednak troszkę zmęczył. Tak, właśnie mam wrażenie, że reżysersko może troszkę brakło warsztatu, ale właśnie ten film gra przede wszystkim cię silnym konceptem. Po raz kolejny. Tutaj jest ten element, że generalnie chyba jeśli chce się zrobić dobre science fiction, trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł, bo on jest w stanie naprawdę dużo uratować. Ale też ten aspekt natury, który jest w tym filmie, gdzie bohater Eisenberga jest ogrodnikiem i jakby film się też, kiedy pierwszy raz pojawia się w filmie, to widzimy jak właśnie pracuje przy przedszkolu, jako coś z drzewami robi, coś, nie pamiętam dokładnie co, ale w każdym razie widać jak wygląda jego praca. I potem właściwie resztę filmu też spędza w ogrodzie, co pośrednio przyczynia się do jego dosyć smutnego końca. Ale też ten film w bardzo ciekawy sposób uważam właśnie ten zarzut, o którym mówię na początku, że dużo osób podnosiło to, że ten film na samym początku już mówi ci o co będzie chodzić przez tą scenę z kukułkami, ale właśnie bardzo dobrze zapowiada to, co będzie później. I dopiero właśnie widz ma się wgryźć w ten koncept, gdzie właśnie bohater Eisenberga zaczyna od zakopywania martwych ptaków, a bohaterka płuc zajmuje się dziećmi. I potem właściwie przez cały film Eisenberg kopie, a płuc zajmuje się dzieckiem. Także uważam, że jeśli ktoś ma ochotę, to też warto sprawdzić, bo myślę, że można miło się zaskoczyć, tylko też w większości przypadków nie warto się, jeśli chodzi o te filmy, o których tutaj rozmawiamy, nie warto się nastawiać na jakieś bardzo
szybkie kino, które będzie po prostu świecić nam laserem po oczach. Oczywiście nie wszystko, bo na przykład Ciche Miejsce czy Kolor z Przestworzy to jest kino typowo rozrywkowe. Niewidzialny Człowiek też, do którego zaraz przejdziemy w sumie, nie? Tak. No w sumie Pozesor tak samo. Mhm. Myślę, że nawet możemy, ale no w każdym razie Vivarium też uważam, że warto się zapoznać, bo to jest po prostu interesujące kino. Też ma bardzo ciekawy klimat, bym powiedział. Ja też nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale klimat tego filmu jest niezwykle intrygujący, zwłaszcza później jak się pojawia to dziecko i to jest bardzo niepokojące kino, które rzeczywiście nie, może nie tyle przeraża, co rzeczywiście nas potrafi zszokować paroma elementami. Sam finał był dla mnie w sumie takim highlightem całego tak, filmu. Tak, ten film się kończy w bardzo zaskakujący sposób, mam wrażenie. I też trochę to, że ten film wygląda tak sztucznie i momentami ewidentnie widać, że po prostu bohaterowie biegają na green screenach, trochę też się właśnie dokłada do tego klimatu, tej właśnie sztuczności świata, który jest zaprojektowany całkowicie i czuć taką duszność. I nie jest po prostu czymś naturalnym. Mm-hmm. Tak. Czuć taką duszność i nawet widać te wszystkie chmury, które są, mają taki klimat chmur, jak się rysowało je w przedszkolu na kartce papieru. Dokładnie. Tak. Wszystkie są identyczne i absolutnie nic w tym świecie nie jest realne i właśnie naturalne. Mm-hmm. Ja lubię tą rozmowę matki z synem, chyba matki z synem, gdzie ona mówiła jemu, że chmury normalnie mają różne kształty i nie są identyczne, a także też jak ona mówi, że chyba z mężem rozmawiała wtedy, że zapomniała jak to jest, że doceniła dopiero wiatr, prawda? Więc tutaj rzeczywiście ten aspekt natury jest obecny w filmie. Tak, no ale kolejny, już przedostatni film, Pozesor, zeszłoroczny, Brandona Cronenberga. To już jest typowy taki techno-horror. To jest film, w którym natury nie ma za dużo, a nawet wcale. I tutaj też jest w pewnym sensie temat tej utraty tożsamości, który troszkę podejmowało Upgrade. To jest film o głównej bohaterce. Film o bohaterce imieniem Vos, która... czy o nazwisku Vos, która pracuje jako zabójczyni dla jakiejś korporacji, która operuje na takiej zasadzie, że za pomocą implantów wysyła swoich zabójców do ciał innych osób, które przejmują kontrolę nad tymi ciałami i po prostu pozorują całe sytuacje, całe zabójstwa tak, żeby wyglądało to na przykład na jakieś brakuje mi słowa. Sytuacje, w której na przykład... Ukartowane, tak? Nie ukartowane, ale na przykład mają zabić jakąś kobietę, więc cała sytuacja jest pozorowana tak, że nie zrobił to profesjonalny zabójca strzałem ze snajperki z drugiego końca ulicy, tylko na przykład partner tej kobiety po prostu w szale ją zastrzelił, a potem popełnił samobójstwo. I sprawa jest praktycznie wyjaśniona, nikt nie jest posądzany o nic. I zleceniodawca ma, powiedzmy, czyste konto. No i w czasie jednego ze zleceń coś idzie nie tak. I bohaterka utyka w ciele, które miała przejąć, które przejęła. Nie jest w stanie się wydostać po zrealizowaniu zlecenia. I tutaj właśnie wchodzi ten element utraty tożsamości. I mam wrażenie największego, powiedzmy, tematu, który ten film podejmuje, czyli takiego momentu, w którym wykonywana praca tak bardzo wpływa na nasze życie, że trochę jakby staje się tożsama z nami samymi. W sensie, że zaciera po prostu nasze ja. Tylko stajemy się po prostu tą osobą, która jest definiowana tylko i wyłącznie przez to, jaki zawód wykonuje. Jakby ja też mógłbym odczytywać ten film w kontekście tego, jak ludzie w większości przypadków są bardziej zainteresowani i bardziej im zależy na życiu innych osób niż własnym życiu. I tutaj wydaje mi się to takie zatracenie się nie tylko w pracy, ale także w tożsamości innej osoby jest w sumie istotne pod pewnym kątem.
Ale to jest dla mnie lepszy film Cronenberga od Antiviral, znacznie lepszy. Tak, tu się zgadzam, jest zdecydowanie lepszy. Przede wszystkim jest sprawnie po prostu zrobiony. Tak, jakby już tutaj te zdjęcia, w ogóle całe operowanie tą przestrzenią kadrową i ogólnie cały koncept ma wreszcie, wybrzmiewa dla mnie naprawdę nieźle, znacznie lepiej niż w Antiviral i tutaj także to tempo całości i ten konflikt, jaki się tam rozgrywa, jest naprawdę interesujący, zwłaszcza, że w tym filmie, o dziwo, bo tego się w sumie nie spodziewałem, pojawiają się naprawdę brutalne sceny i... No tak, szczególne zakończenie, mam wrażenie. Tak. Czy nawet ta scena z Seanem Beanem. O tak, ja właśnie szczególnie o tej scenie z Seanem Beanem też mówię, bo to było w sumie, aż mnie zaskoczyło swoją taką brutalnością, więc tutaj to jest bardzo interesujące podejście w ogóle do tego tematu utraty całej tożsamości, ale też z pewnością takiego zapytania o w ogóle o ludzką naturę i postawienia jej w sytuacji, kiedy doszłoby do momentu, kiedy rzeczywiście pojawiłaby się możliwość kontroli nas i tutaj takiej walki wewnątrz siebie, prawda? I wydaje mi się, że ten konflikt, jaki się rozegrał między główną bohaterką a jej, nie wiem jak to powiedzieć, hostem. Tak, hostem, również został naprawdę ciekawie tutaj rozegrany, zwłaszcza, że on tam też przejął trochę częściej myśli i rzeczywiście tak podświadomie rozegrała się ta walka między nimi, więc naprawdę ciekawe kino, które ponownie wpisało się w ten taki dyskurs technologiczny i takiej obawy odnośnie tego, co w sumie może się dziać już całkiem niedługo, prawda? No, może niekoniecznie, że będziemy mieć technozabójców przejmujących kontrolę nad umysłami innych osób, ale... Znaczy bardziej mi chodzi rzeczywiście o to, że jak technologia może rzeczywiście pochłonąć tych wszystkich ludzi. I choć tutaj bardziej też bardziej by pasowałoby do Upgrade, prawda? Ale w sumie też to pokazuje, jak czasem pewnego rodzaju organizacje czy korporacje sprawiają, że ludzie się rzeczywiście zatracają w tej całej pracy, prawda? Bo ona tutaj rzeczywiście porzuciła tą rodzinę swoją i wchłonęła się w to, co robi. Czy nawet niekoniecznie porzuciła, ale jakby właśnie praca ją do tego zmusiła. Mhm. Tak, i tutaj myślę, że możemy też przejść już do ostatniego filmu. Wspomniałeś o kontroli nad innymi osobami i film, który tutaj zakończy naszą dyskusję, właśnie w bardzo dużym stopniu się skupia na próbie kontroli nad drugą osobą. I po raz kolejny Lee Whannell, Niewidzialny Człowiek, rok 2020, z genialną główną rolą Elizabeth Moss. Film, który się bardzo ładnie wpisuje w tą nową falę horroru, gdzie istotne jest przekazanie jakiejś treści, podjęcie jakiegoś tematu. Film, który się bardzo dobrze wpisuje w wydarzenia związane z Me Too. No i z pewnością. Gdzie główna bohaterka zmaga się z przemocowym partnerem i w pewnym momencie okazuje się, że ten partner jest w posiadaniu kombinezonu, który sprawia, że jest niewidzialny i zaczyna nachodzić główną bohaterkę po tym, jak ta od niego ucieka. No i nikt jej nie wierzy, no bo przecież zagrożenie jest niewidzialne, więc coś sobie tutaj wymyśliła. No i to jest film, który w kinie mnie absolutnie zachwycił. Szczególnie w IMAX-ie, nie? W IMAX-ie to po prostu wyglądało naprawdę świetnie. Szczególnie, że Niewidzialny Człowiek to jest trochę, bym to powiedział, pod pewnym kątem kino, które trochę się włamuje spod filmów, które byśmy znali, szczególnie w IMAX-ie, bo IMAX się kojarzy z takim wielkim blockbusterem, z kinem sci-fi na ogromną skalę, a ten film przez większość czasu jest naprawdę subtelny i operuje na takim minimalizmie wręcz stylistycznym, bo Whannell
nakreśla cały suspens, dramaturgię czasem pustymi kadrami lub kiedy po prostu bohaterka przechadza tak, się po swoim mieszkaniu. Ja absolutnie uwielbiam właśnie to, jak ten film gra przestrzenią. Mhm. W ogóle tak. Gdzie jest właśnie bardzo dużo ujęć na puste pomieszczenia, mhm. które mogą nie być puste, ponieważ zagrożenie jest niewidzialne. Ja w ogóle byłem też ciekaw podczas, jak oglądałem ten seans, bo niestety nie rewatchowałem tego filmu, ale jestem w sumie ciekaw, ile w trakcie filmu widać takich już lekkich hintów odnośnie tego, że tam się znajduje jej oprawca w mieszkaniu i gdzieś tam ją powoli prześladuje, więc ogólnie ta cała strona dramaturgiczna wybrzmiała naprawdę, naprawdę dobrze. Elizabeth Moss była genialna w tej swojej roli i w sumie dla mnie zasługiwała nawet, i kreacja aktorska zasługiwała nawet na Oscara, bo no dzięki jej tak naprawdę grze aktorskiej i tego, jak ona stworzyła swoją bohaterkę, po prostu kibicujemy jej i czuć to narastające napięcie między w ogóle nią a niewidzialnym człowiekiem. Ale tak jak też wspomniałeś, no tutaj tą dużą rolę odgrywa właśnie era mitu i taka walka trochę pod pewnym kątem z wiatrakami części osób, części kobiet. Co prawda w tym momencie wiele kobiet, można powiedzieć, że otwiera się i mówi o wszystkich przykrych wydarzeniach, jakie je spotkały, ale jeszcze jakiś czas temu to była właśnie taka walka z wiatrakami i ciężko było zwykłym kobietom wyjść naprzeciw wielkim przedsiębiorcom, czy wielkim, można powiedzieć, producentom w Hollywood, bo oni miały takiej władzy, nie miały takiej siły przeciwko nim, więc ten film również wpisuje się naprawdę świetnie w ten dyskurs. Znaczy, nawet niekoniecznie to, że nie miały możliwości, ale że inaczej. Nadal jakby często te relacje są bagatelizowane. Mhm. Okay. I tutaj właśnie wchodzi to, że to zagrożenie jest niewidzialne. No bo przecież coś sobie wymyśliła. I na pewno było inaczej, tym bardziej, że jakby właśnie przemocowy partner głównej bohaterki jest bogatym człowiekiem z dobrą opinią. Ale no jednak nie jest dobrym człowiekiem, co więcej jest bardzo złym człowiekiem. A jeszcze co do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, jak ten film powiedzmy hintuje to, że coś się dzieje niedobrego w tym domu, w którym bohaterka się zatrzymuje. No ja ten film widziałem dwa razy i to było dwa razy w kinie, więc no ponad rok temu, także nie pamiętam może tego zbyt dokładnie, ale przy drugim sensie właśnie starałem się zwracać uwagę na otoczenie bardziej niż na to, co się dzieje. I wydaje mi się, że jest tego całkiem sporo. Faktycznie takich ujęć, gdzie jest powiedzmy pusta kuchnia i nagle coś w rogu kadru się lekko przesuwa, tak jakoś na krawędzi. Więc wydaje mi się, że tego jest naprawdę sporo. Ale nawet gdyby tych poruszających się delikatnie przedmiotów nie było, to myślę, że efekt byłby podobny. No pewnie tak. Żeby tak. Właśnie wywoływać w widzu po prostu takie poczucie paranoi, że będziemy się przypatrywać każdemu fragmentowi ekranu, skacząc po prostu wzrokiem z jednego punktu do drugiego, bo a może coś się poruszy. Więc to też trochę stawia widza w podobnej sytuacji może do bohaterki, która też po prostu musi się tutaj wysilać, żeby może coś zauważyć. Ale właśnie przez to, jak ten film dawkuje napięcie i jak genialne ma jumpscary. Mimo, że chociażby ten jumpscare na strychu. Oj, to najlepszy. To jest mój absolutny ulubiony typ jumpscara. Bo jako widz doskonale wiesz, że to się stanie, mhm. a nadal podskakujesz w fotelu. I to jest też przykład w ogóle warsztatu Wanella i tego, jak świetnym jest reżyserem, jeśli chodzi o horrory, gdzie jest masa twórców, którym wydaje się, że po prostu można wrzucić jumpscare do filmu i to załatwi sprawę. Po prostu dajemy głośne dźwięki i widzowie już tutaj wybiegają z sal przerażeni. Gdzie właśnie też jumpscare trzeba odpowiednio podbudować. I jumpscare w Niewidzialnym Człowieku są podbudowane wybitnie.
właśnie na górze tutaj z tym na strychu, który jest absolutnie rewelacyjny, zrealizowany i w ogóle cała scena jest genialna. Ale jeszcze bym chciał wrócić na chwilkę do tego aspektu technologicznego. Jeszcze chwilkę, zanim do tego przejdziemy, jeszcze scena w restauracji. Tak, ona również jest świetnie zrealizowana i jest naprawdę zaskakująca. Czy też plot twist, który się w pewnym momencie pojawia, gdzie główna bohaterka jest zamknięta przez krótki czas w szpitalu psychiatrycznym. Tak, rację. Tak, ale właśnie chciałbym wrócić do tego aspektu technologicznego i tego, jak mam wrażenie, ten film troszkę stoi w opozycji do reszty tych filmów, na przykład do Upgrade. Też, no, nie jakoś bardzo, ale w pewnym sensie, gdzie właśnie przez długi czas ta bardzo zaawansowana technologia sprawia, że bohaterka jest jakby w stanie zagrożenia, ale też jednocześnie daje jej możliwość uwolnienia się z tego stanu. No to też moim zdaniem można już tak trochę nadinterpretować, ale to też może pokazywać, że technologia typu na przykład social media i no właśnie, głównie social media może właśnie pozwolić wielu kobietom, aby stanowiły jej siłę walc z właśnie mężczyznami, z oprawcami, więc to wiadomo, że to jest trochę taka nadinterpretacja tej całości, ale z pewnością można to jakoś pod pewnym kątem tak odczytywać. Tak, czy nawet jako to, że bardzo dużo w tym, jak technologia będzie wpływać na nas, będzie miało to, jak my będziemy z niej korzystać. I tak jest właściwie z każdym narzędziem, że nieodpowiednio użyte może stanowić zagrożenie. No, szczególnie, że właśnie ta końcówka też jest moim zdaniem bardzo intrygująca, nie? Znaczy sam finał jest ciekawy. Tak, zdecydowanie. I też jest rewelacyjnie właśnie pod względem napięcia wygrany. Tak. Dobrze, czy masz coś jeszcze do dodania na temat samego Niewidzialnego Człowieka, czy może generalnie na temat tego współczesnego sci-fi w horrorze? Na temat Niewidzialnego Człowieka to w sumie to chciałbym jeszcze dodać, że no ponownie w tym filmie Wannell korzystał z tych swoich świetnych ruchów kamery i chociażby ta scena w tym szpitalu ponownie była naprawdę świetnie zrealizowana. No i też podoba mi się w ogóle w kinie sci-fi, takim minimalistycznym, tym przyziemnym sci-fi, o którym przed chwilą mówiliśmy, takie, ciężko mi to ubrać słowa, ale takie subtelne podejście do stylistyki. Coś, co było obecne w Ex Machinie, coś, co było właśnie w Upgrade, czy w Niewidzialnym Człowieku. Takie operowanie takim minimalizmem stylistycznym i nie epatowanie, wiesz, rozmuchanymi efektami specjalnymi i pokazanie tego konceptu science fiction w troszeczkę inny sposób, bardziej przyziemny, minimalistyczny, gdzie ten science fiction jest obecny w kontekście psychologii, czasem nawet głównych bohaterów i tego, co się dzieje tak naprawdę blisko nich, a nie jest takim elementem świata przedstawionego, world buildingu, prawda? Dobrze, więc skoro już tutaj nic do dodania nie mamy i faktycznie ta rozmowa wyszła tak długa, myślę, że możemy się powoli żegnać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za to, że się tutaj pojawiłeś. Dzięki wielkie za zaproszenie. I robiłeś tutaj za zastępcę nieobecnego, który łowi ryby aktualnie chyba, chociaż może nie o tej godzinie, ale gdzieś tam po jeziorach biega z wędką. Także tak. Prawdopodobnie kolejnym takim dyskusyjnym odcinkiem będzie albo horror found footage, albo horror feministyczny, ale to jeszcze zobaczymy, jak zagra kalendarz i tam już pewnie przy found footage będzie Maciek, przy feministycznym horrorze będzie gość specjalny, ale tutaj nie mówię, o kogo chodzi. Zostawię to jako niespodziankę.
A tymczasem o horrorze science fiction współczesnym rozmawiali Adam Sołtys i Filip Mańka. Gdzie dwóch się boi? Do następnego.